ten dzień czekano w Częstochowie z niecierpliwością. Wreszcie nadeszła pora, by motocykle opuściły klubowe warsztaty, a żużlowcy wyjechali na tory. Na inaugurację najmłodszą w Ekstralidze drużynę z Częstochowy czeka trudne zadanie. Kreowany na lidera zespołu Radsona Grzegorz Walasek ma poprowadzić kolegów do zwycięstwa nad jednym z faworytów rozgrywek Atlasem Wrocław. W drużynie gości obok Roberta Sawiny czołową postacią powinien być Sebastian Ułamek, który żużlowe szlify zdobywa właśnie pod Jasną Górą. Ekstraliga żużlowa 2001, pierwsza inauguracyjna kolejka. Dziś spotkanie w Częstochowie Radson kontra Atlas Wrocław. Witamy Państwa szczególnie radośnie po zimowej przerwie, która wszystkim nam bardzo się dłużyła. Myślę, że najlepiej stan naszych uczuć odda słowo nareszcie. Jest z nami Zenon Plech. Witamy Cię, Zenku. Dzień dobry Państwu. Oczywiście Zenon Plech będzie naszym stałym ekspertem żużlowym w tym sezonie. Zenon, co możemy o dzisiejszym spotkaniu powiedzieć? Dlaczego właśnie to, Twoim zdaniem, będzie najbardziej ciekawe? Uważam, że Wrocław wzmocnił się bardzo w tym sezonie. Natomiast miejscowi zawodnicy będą chcieli postawić wszystko, można powiedzieć, na jedną kartę i udowodnić, że na tym torze są groźni dla najlepszych i rozstrzygnąć spotkania na swoją korzyść. Proszę Państwa, zapowiadamy wielkie emocje, ale najpierw proponuję, abyśmy zobaczyli, jak przedstawiała się końcowa tabela sezonu 2000. Mistrzem Polski oczywiście Polonia Bydgoszcz. W pierwszej czwórce nie było ani Atlasu Wrocław, ani Radsona Częstochowa. Atlas, jak widzimy, na piątym miejscu, Radson na szóstym. Oba zespoły były w grupie drużyn broniących się przed spadkiem i toczyły zaciętą walkę. Spotkały się w zeszłym sezonie tu na tym torze aż dwukrotnie. W dwóch spotkaniach lepsi byli gospodarze. Radson pokonał Atlas najpierw 50-40, a potem już w play-offach 52-38. Oprócz dzisiejszego spotkania tu na torze w Częstochowie mamy także na dwóch innych torach mecze żużlowe. Zobaczmy, jak przedstawia się zestaw par. I zadowolenia z postawy naszych zawodników. ZK Rzecz Zielona Góra miała podejmować Polonię Bydgoszcz. To spotkanie ze względu na zły stan toru w Zielonej Górze zostało odwołane. Apator Toruń walczy z Pergo, a Polonia Piła już praktycznie kończy swój mecz z Unią Leszno. Otrzymaliśmy informację, że po 14 wyścigach w Pile był rezultat 54-30 dla gospodarzy, a więc bez niespodzianki. No na pewno bez niespodzianki. Piła na pewno będzie celowała w tytuł mistrza kraju. No zobaczymy, jak to będzie w trakcie sezonu. Na pewno jest to mocny zespół. Sporo zmian w częstochowskiej drużynie przed tym sezonem. To najmłodszy zespół w Ekstralidze. Zobaczmy, co zmieniło się w częstochowskiej drużynie. Jeszcze przed rokiem kibice Włókniarza nie mieli wątpliwości, kto jest najlepszym zawodnikiem ich ukochanego klubu. A występujący nieprzerwanie od 16 lat w Częstochowie Sławomir Drabik deklarował przywiązanie do klubowych barw. Częstochowa mi się podoba i rozumie się z działaczami. Okazało się jednak, że nie do końca. Właśnie nieporozumienia Drabika z działaczami dotyczące zaległości finansowych, jakie klub częstochowy miał w stosunku do zawodnika, sprawiły, że gwiazda Włókniarza zdecydowała się na transfer do Polonii Piła. Brak Sławka będzie na pewno taką bolączką naszą. Ale myślę, że postaramy się, żeby nie było gorzej jak w zeszłym roku. Po stracie Drabika liderem zespołu ma być właśnie Grzegorz Walasek. Kibice liczą także, że z dużo lepszej strony pokaże się Adam Skórnicki. W ubiegłym sezonie Skórnicki, startujący także w barwach angielskiego Wolverhampton, dał się poznać głównie z opowiadania dowcipów na temat swej słabej formy. Zbyt niskie ciśnienie dzisiaj, a ja mam problemy sercowe i dlatego zrezygnowałem z dzisiejszego meczu. W drużynie z Częstochowy nie ma już także Marka Lorama. Aktualny mistrz świata tak długo zwlekał z podpisaniem kontraktu, aż w końcu działacze z Włókniarza stracili cierpliwość. Zastępcą Lorama ma być Ryan Sullivan. I może to być udane zastępstwo.
Jak pokazują statystyki poprzedniego sezonu, Australijczyk występujący wówczas w barwach Apatore miał lepsze wyniki w Ekstralidze od Lorama. Czy to jednak wystarczy, by młoda drużyna włókniarza zdołała utrzymać się w Ekstralidze? Jedno jest pewne. Gdyby miejsce w lidze gwarantowały pełne trybuny na ligowych meczach, to zespół z Częstochowy byłby w czołówce tabeli. Spore zmiany w drużynie z Częstochowy. Ja mogę już Państwu podać końcowy wynik z Piły. Polonia Piła pokonała Unię Leszno 57-33. A teraz Zenon Krótko, wracając do Częstochowy. Jak oceniasz te zmiany? No na pewno nie jestem w stanie w tej chwili określić, czy Ryan Sullivan zastąpił udanie Marka Lorama. Wiemy, jakim wojownikiem był Loram. No i czy utrata Drabika i Staszewskiego, no po prostu, czy są inni zawodnicy w stanie ich zastąpić? Zmiany, drodzy Państwo, także w drużynie wrocławskiej, może nie takie, na jakie naprawdę liczono, ale jednak zespół wrocławski wzmocnił się. Zobaczmy. Podczas turnieju gwiazdkowego w Pile Tomasz Golob sprawił niespodziankę widzom Wizji Sport, z powodzeniem wcielając się w rolę świętego Mikołaja. Niespodzianki, a właściwie prezentu Tomek nie zrobił jednak działaczom WTS-u Wrocław. Pomimo olbrzymich pieniędzy, jakie proponowano mu za przejście do tego klubu, Tomek pozostał wierny Polonii Bydgoszcz. Skuszenie było tak mocne, ale mój klub, moi sponsorzy pomogli mi w tym, ażeby właśnie pozostać w Bydgoszczy. Klub z Wrocławia pozyskał jednak innych świetnych zawodników. Byłego mistrza świata juniorów Roberta Dadosa oraz jednego z asów Wybrzeża Gdańsk, Sebastiana Ułamka. Przerabiałem już temat pierwszej ligi, więc chciałem cofa do tyłu, więc wykluczyłem pozostanie w Gdańsku z myślą, że tylko jestem zainteresowany jazdą w Ekstralidze. Te transfery sprawiły, że w silnej kadrowo drużynie z Wrocławia konkurencja jeszcze wzrosła. O miejsce w składzie, przy założeniu, że pewne miejsce mają dwaj obcokrajowcy, rywalizować będzie aż 5 polskich zawodników. Dados, Krzyżaniak, Sawina, Ułamek i Śledź. Podobno najgorzej stoją akcje tego ostatniego. Trenerem tego polskiego zespołu gwiazd ma być Marek Cieślak. Zdaje on sobie jednak sprawę, jak ciężkie czeka go zadanie. We Wrocławiu trenerzy zmieniają się jak przysłowiowe rękawiczki. Co ty na to? Trzeba spróbować. Może będą dobre dla mnie te rękawiczki. Wątpliwości są zasadne, gdyż w ubiegłym sezonie wrocławska drużyna, uważana za jednego z faworytów rozgrywek, zajęła dopiero 5. miejsce. Kosztowało to utratę posady menadżera zespołu, Duńczyka Tomiego Knudsena, a później Andrzeja Koselskiego. W tym roku Marek Cieślak również jest skazany na sukces. Prawdziwa drużyna gwiazd we Wrocławiu, Zenon. Wrocław miał już drużynę gwiazd w 92 roku, ale mistrzostwa nie zdobył wtedy. No nie udało się. No, wydaje się, że w tym roku naprawdę zespół ten powinien osiągnąć ten upragniony tytuł. Chociaż w bardzo trudnej sytuacji jest Marek Cieślak, bo on będzie tym, który daje zawodnikom zarobić i ten, który zabiera po prostu możliwość zarobienia pieniędzy. Proszę Państwa, przekonamy się dzisiaj, na co stać Wrocław, a teraz przenosimy się do Parku Maszyn. Tam jest już nasz znakomity żużlowy reporter Tomasz Lorek. Dzień dobry Państwu. Chodzą słuchy, że przyjedzie dzisiaj na stadion częstochowskiego włókniarza Radsona sam dyrektor Grand Prix, Ola Olsen, były trzykrotny indywidualny mistrz świata. Człowiek, który bardzo blisko Ola Olsena i szczytów Grand Prix, to Andrzej Terlecki, znakomity gdyński sędzia. Zresztą gdynianin z urodzenia. Andrzeju, czy rzeczywiście Ola Olsen zaszczyci dzisiaj obecnością Częstochowę? No tak, słyszałem, że podobno o 16 ląduje z Kopenhagi w Warszawie i przyjedzie tutaj. A czy jest to kwestia wizytacji pod kątem turnieju Grand Prix, czy to tylko wizyta stricte hobbystyczna? Nie, no podobno Szwedzi mają problemy z tym stadionem, który ma być w Sztokholmie i niewykluczone, że Częstochowa będzie jednym z kandydatów do ostatniego Grand Prix. No proszę bardzo, okazuje się, że Jasna Góra ma moce, które płyną z klasztoru i mogą przynieść jej Grand Prix. Zmiany w tym roku duże, Andrzeju, jeżeli chodzi o przepisy, krótko o oponach, o czasie 2 minut. Więc w lidze w tym roku są dwie właściwie takie najbardziej ważne zmiany dla kibiców. Jedna to jest trening przed zawodami, jest dokonywany tylko i wyłącznie przez jednego zawodnika wybranego z każdej drużyny. I druga najważniejsza to jest koniec właściwie chyba problemów i tak zwanych afer z oponami. W tym roku każdy zawodnik i każda drużyna ma dowolną ilość opon nieznakowanych. Tyle, ile pozwala budżet zawodnika. Tak jest. Dziękujemy pięknie, tyle Andrzej Terlecki, a my wracamy na stadion w Częstochowie po krótkiej chwili przerwy.
Kolejna kolejka Ekstraligi Żużlowej 2001. Jesteśmy na stadionie w Częstochowie, gdzie za moment początek meczu Radzona Częstochowa z Atlasem Wrocław. Proszę Państwa, pora na przedstawienie głównych bohaterów tego spotkania. A więc popatrzmy, w jakich składach wystąpią dzisiaj obydwa zespoły. Zaczynamy od gości. Robert Sawina pojedzie dzisiaj z numerem pierwszym. 30 lat, 8-14 to jego KSM za ubiegły sezon. Świetny początek ubiegłego sezonu, potem kontuzje. Greg Hancock, Amerykanin z numerem drugim. 31-letni zawodnik, mistrz świata z 1997 roku. Jacek Krzyżaniak, numer 3. 33 lata, jego KSM to 7-04, trzeci sezon tego zawodnika we wrocławskim zespole. Indywidualny mistrz Polski z 97 roku. Poprzedni sezon nie tak udany, jakby sobie życzył, ale jest nadzieja, że pojedzie lepiej. Nowy nabytek drużyny wrocławskiej z numerem 4, Anglik Scott Nichols. 22-letni zawodnik w poprzednim sezonie w barwach Leszczyńskiej Unii. Teraz będzie drugim stranieri obok Grega Hancocka. No i numer 5, transfer, który budził wiele kontrowersji i także oczekiwań we Wrocławiu. Sebastian Ułamek, 25 lat, wychowanek częstochowskiego klubu. Dwa ostatnie sezony spędził w Wybrzeżu Gdańsk. Teraz przeciwko swoim dawnym kolegom. Z numerem 6 Krzysztof Słaboń, 20-letni młodzieżowiec, podobnie jak jego dziadek i jak jego ojciec, jest już zawodnikiem wrocławskiego zespołu. Jest od tego sezonu, bo w poprzednim startował w barwach drużyny z Bydgoszczy. Brian Andersen, Artur Boginczuk, przepraszam, jako rezerwowy zawodnik drużyny częstochowskiej, 19-latek, wychowanek tego zespołu. Jeśli dzisiaj wystartuje w którymś z biegów, będzie to jego debiut na torach Ekstraligi. I Marek Cieślak, który musi z tej konstelacji gwiazd zestawić drużynę, zdobywał z drużyną częstochowską Mistrzostwo Polski w 96 roku. Tak przedstawia się skład drużyny z Wrocławia, drużyny gości w dzisiejszym spotkaniu, a teraz już pora na gospodarzy. Grzegorz Walasek, lider zespołu częstochowskiego, taką rolę mu się przypisuje, 24 lata, KSM za 2000 rok, 7-44, indywidualny mistrz Polski juniorów z 97 roku. Z numerem 10 Artur Pietrzyk, poprzedni sezon w klubie z Opola, chociaż to wychowanek drużyny częstochowskiej, a więc powrócił do swojego dawnego klubu. Z numerem 11 Duńczyk Brian Andersen, w poprzednim sezonie startował w barwie dzisiejszych rywali częstochowian WTS-u Wrocław. Nie może się jakoś odnaleźć po serii kontuzji w poprzednich sezonach, no ale wierzy, że w tym roku właśnie przełamie się i powróci na dobre do światowej czołówki. Z numerem 12 gwiazda częstochowskiej drużyny Ryan Sullivan po raz pierwszy wystąpi w dzisiejszym meczu w nowych barwach. Poprzednio startował w ubiegłym sezonie w Apatorze Toruń, rok wcześniej w bydgoskiej Polonii i jeszcze wcześniej także w klubie z Torunia. Tomasz Jędrzejak z numerem 13, 21 lat, ale już nie startuje jako młodzieżowiec, już będzie startował jako senior. Świetna forma w sparingach, choć poprzedni sezon nie do końca udany, no ale tu też nadzieja na wysoką dyspozycję od początku sezonu. Zbigniew Czerwiński, 19-latek, młodzieżowiec drużyny częstochowskiej, wychowanek RKM-u Rybnik, ale w ogóle na żużlowym motocyklu w meczu ligowym zadebiutował już w barwach drużyny częstochowskiej. I rezerwowy z numerem 15, nowy nabytek drużyny z Częstochowy, Karol Malecha. Śladem Tomasza Jędrzejaka przeniósł się do drużyny z Częstochowy z Iskry Ostrów Wielkopolski. Utalentowana młodzież drużyny częstochowskiej dzisiaj w konfrontacji z gwiazdami drużyny wrocławskiej. I Czesław Czernicki, który z tej młodej drużyny musi zrobić zespół walczący do ostatniego biegu. On z kolei z wrocławską drużyną zdobywał tytuł wicemistrzów Polski w sezonie 1999. Wojciech Grodzki z Opola będzie arbitrem tego, mamy nadzieję, pasjonującego widowiska. Szybkie tempo, tak, mamy nadzieję, też będzie do końca. Już są żużlowcy przewidziani do startu w pierwszym wyścigu tego spotkania na torze. No i miejmy nadzieję, Zenon, na wielkie emocje od pierwszego wyścigu. Uważam, że takie na pewno będą w tych zawodach, na pewno
przez niektórych skazany na pożarcie, zespół częstochowski będzie starał się udowodnić, że na swoim torze jest groźny dla najlepszych i uważam, że na pewno zespół powalczy, chociaż będzie o te punkty niezmiernie trudno. No byłaby to, drodzy Państwo, niespodzianka, gdyby okazało się, że tutaj gospodarze byliby w stanie sprostać naszpikowanej gwiazdami drużynie wrocławskiej. We Wrocławiu nie ukrywają, że w tym sezonie liczą na medal. To troszkę skromnie powiedziane. Właściwie w podtekstach słychać, że ma to być medal złoty. Obsada pierwszego wyścigu. Najpierw goście w żółtym kasku Robert Savina, w białym Greg Hancock. Super, silna para drużyny Atlasu, a ich rywalami będą Grzegorz Walasek w czerwonym kasku i Artur Pietrzyk, który pojedzie w niebieskim pokrowcu na swoim kasku. A więc uwaga, i już ruszyli do walki. Znakomity start Saviny i Hancocka na podwójnym prowadzeniu. Wrocławianie, Hancock na czele, Savina na drugiej pozycji, dopiero trzeci Pietrzyk na czwartej pozycji, Walasek, który troszeczkę zaspał na starcie. No i ciężko teraz będzie częstochowianom dogonić parę wrocławską, a więc wydaje się, że zacznie się tutaj od mocnego uderzenia gości. Przed momentem zadrżały serca kibiców z Częstochowy, bo wyglądało na to, że omal nie doszło do kolizji pomiędzy Pietrzykiem i Walaskiem. Teraz Walasek stara się przesunąć przed Artura Pietrzyka, no i jeszcze pogonić za Saviną, no ale wygląda na to, że będzie miał szalenie ciężkie zadanie, bo w dobrej dyspozycji szczególnie Greg Hancock i także Robert Savina. To już ostatnie okrążenie. Obaj żużlowcy z Wrocławia kontrolują sytuację, a Walasek ma jeszcze sporą stratę, a przecież to już koniec wyścigu. Greg Hancock przed Robertem Savino, Grzegorzem Walaskiem i na czwartej pozycji Artur Pietrzyk. A więc 5-1, podwójne zwycięstwo żużlowców z Wrocławia. No i ten początek, który jest zawsze trudny, szczególnie dla zespołu gości, bo wiadomo, teraz przy zmianach regulaminowych już tylko jeden zawodnik może próbować tor. Bardzo pomyślny dla zespołu gości. No, znakomicie wyszli spod taśmy i no, widzimy, jak Greg Hancock praktycznie odjechali z Robertem Saviną. Już na wejściu w pierwszy łuk dyktowali tor jazdy. No, zawodnicy z Częstochowy po przegranym starcie pogubili się troszeczkę. No, zawodnicy gości odjechali na pierwszym łuku i nie było szans już na zmniejszenie rozmiarów porażki w tym biegu. Trener Czesław Czernicki twierdził, że pogoda pokrzyżowała szyki gospodarzom na tyle, że owszem, brali udział w sparingach, ale nie jeździli tu na torze w Częstochowie i to chyba widać, ten brak objeżdżenia. No na pewno ten tor był przygotowywany od wczesnych godzin rannych w dniu dzisiejszym. Jednak no, zawodnicy, jedni jak i drudzy, no, przystępują do zawodów ekstralidze i no, tu trudno mówić o jakimś handicapie. Wyniki pierwszego wyścigu. Hancock przed Saviną, Walaskiem i Pietrzykiem. Zaczęło się od mocnego uderzenia amerykańsko-polskiego. Greg, for the opener, extremely well. How do you think the track conditions suit you pretty well tonight? Oh, the track's beautiful. I mean, it's very well prepared and you know, it's good to be back in the Polish league and racing again. Bardzo świetnie, bardzo dobrze się czuję, że jestem z powrotem w Polsce. Bardzo dobrze przygotowany tor. Tyle Greg Hancock na gorąco po pierwszym biegu. Zadowolony na pewno Amerykanin. Otrzymaliśmy informacje z Torunia po dwóch wyścigach, 6-6 w meczu Apatora Toruń z Pergo Gorzów. A tutaj na razie zaczęło się od podwójnego zwycięstwa drużyny gości. Ale już przed nami drugi wyścig tutaj ze strony drużyny wrocławskiej. Między innymi właśnie Scott Nichols w białym kasku przed momentem na Państwa ekranie. W żółtym Jacek Krzyżaniak, w czerwonym Brian Andersen, który w zeszłym sezonie bronił barw wrocławskiego klubu. No i w niebieskim kasku Ryan Sullivan, zastępca Marka Loramana, którego tutaj w Częstochowie bardzo, bardzo się liczy. O Loramie jeszcze będziemy, myślę, rozmawiać w trakcie tego spotkania. On długo zwlekał z podpisaniem kontraktu, z negocjacjami. W końcu kierownictwo drużyny częstochowskiej zrezygnowało z niego i podpisało kontrakt z Sullivanem. A więc uwaga, Krzyżaniak i Nichols przeciwko Andersenowi i Sullivanowi, parze obcokrajowców w drużynie z Częstochowy. Jeszcze start wstrzymany.
teraz w ciężkiej sytuacji są obcokrajowcy drużyny częstochowskiej, bo oni wiedzą, że porażka w tym biegu właściwie no, mocno popsułaby nastroje w drużynie gospodarzy już na początku meczu. No na pewno liczą, że para, mocna para złożona z Ryana Sullivana i Andersena powinna ten bieg wygrać 5-1. No jednak nie ma co ukrywać, że Jacek Krzyżaniak znajduje się w bardzo dobrej formie w tym sezonie, no i będzie ciężko. A więc zobaczmy, jak spiszą się Sullivan i Andersen i gospodarze. Ryan Sullivan jak rakieta wystrzelił spod taśmy startowej. Troszeczkę przegrał tę walkę na łokcie w pierwszym wirażu. Bjorn Andersen spadając na ostatnią pozycję. Na drugim miejscu w żółtym kasku Jacek Krzyżaniak. Jak na razie trzecia pozycja Scotta Nicholsa, ale wrocławianie trzymają się razem. No i w tej chwili najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w tym biegu to po prostu remis 3-3. Ale postawa Sullivana tutaj jest jakimś optymistycznym akcentem dla częstochowskich kibiców. Widać już po tym pierwszym wyścigu, że Australijczyk startujący w lidze angielskiej w barwach Peterborough jest dzisiaj dobrze dysponowany i zapewne będzie silnym punktem zespołu gospodarzy. Wobec najlepszego startu w pierwszym wyścigu w Alaska może on poderwie swój zespół do walki z kandydatem do medali w tym sezonie. Jak mówiłem, tego we Wrocławiu nie ukrywają. Sullivan na drugiej pozycji, Krzyżaniak, trzeci jest Scott Nichols. Na czwartej pozycji Brian Andersen, po którym chyba można było oczekiwać nieco lepszego występu w jego pierwszym biegu. No ale wynik tego wyścigu to 3-3. Odetchnął z ulgą i Ryan Sullivan, i chyba trener drużyny częstochowskiej i kibice tego zespołu. No na pewno, chociaż wydawać się mogło, że po momencie startowym, że właśnie drużyna częstochowska będzie prowadziła 5-1. Tu właśnie widzimy, że bardzo dobrze no Brian Andersen nie utrzymał miejsca przy krawężniku, nie wepchnął się. No i z wyjścia z pierwszego łuku już był na miejscu czwartym. Tu widzimy bardzo dobrze Ryan Sullivan wszedł między dwóch zawodników wrocławskich. No, został Andersen i tak wyjście praktycznie z pierwszego łuku było takie jak na mecie. Nie zachwycił, jeśli chodzi o wrocławską drużynę, w tym biegu Scott Nichols właściwie. No nie zachwycił, no ale trzeba powiedzieć, że o znakomitej dyspozycji Sullivana. Dlatego no, trudno było walczyć z Jackiem Krzyżeniakiem, żeby po prostu przesunąć się do przodu. A jak oceniasz decyzję trenera Marka Cieślaka? Może powinien dać szansę jednak Robertowi Dadosowi? No uważam, że bardzo ciężko będzie miał Robert Dados, bo będzie musiał wykazać się swoją wyższością nad pozostałymi zawodnikami, żeby nie znaleźć miejsca w składzie. Oto wyniki drugiego biegu. Ryan Sullivan przed Jackiem Krzyżaniakiem, Scottem Nicholsem i Brianem Andersenem. 3-3 w tym biegu. No i rezultat spotkania po dwóch wyścigach. 8-4 dla drużyny wrocławskiej. Oto zwycięzca tego wyścigu, Ryan Sullivan, wykonał zadanie, jakie postawił przed nim trener Czesław Czerniński. Scott Nichols w rozmowie z Markiem Cieślakiem, tłumaczący może to, dlaczego był trzeci, a nie wyżej, na przykład w tym biegu. No ale rzeczywiście Australijczyka, myślę o Sullivanie, było niesłychanie trudno pokonać w tym pierwszym wyścigu. No i teraz przed nami bieg numer 3, bieg, który budzi tutaj wielkie emocje od momentu, kiedy widzowie spojrzeli w program dzisiejszych zawodów i zobaczyli w wyścigu trzecim nazwisko Sebastiana Łamka. Ten 26-letni zawodnik zaczynał karierę tutaj w Częstochowie. Dwa ostatnie lata jeździł w gdańskim Wybrzeżu, no ale ilekroć pojawiał się tu na torze w Częstochowie, niezbyt ciepło był przyjmowany, a przecież powiem tylko, że on tu właściwie na co dzień mieszka. W żółtym kasku pojedzie Sebastian Łamek, jego partnerem będzie Krzysztof Słaboń, a w drużynie gospodarzy Tomasz Jędrzejak i Zbigniew Czerwiński. Dwóch młodych zawodników, ale Jędrzejak świetnie jeździł w sparingach. Zobaczmy, czy to teraz potwierdzi. Dobry start Jędrzejaka, walczy z Łamkiem, ale tutaj jednak zwyciężyło doświadczenie Łamka. Teraz do krawężnika ściął Jędrzejak, kapitalny pojedynek z Sebastianem Łamkiem, zawodnika z Częstochowy. Łamek przed Jędrzejakiem na trzeciej pozycji w tej chwili Słaboń, czwarte miejsce Czerwińskiego. Niekorzystna sytuacja dla drużyny gospodarzy, przegrywają w tym momencie ten wyścig w stosunku 2-4, ale dwie pary na torze. Jeszcze tutaj możliwe są przetasowania, tym bardziej, że jadący na czwartym miejscu w niebieskim kasku Zbigniew Czerwiński ostro atakuje Krzysztofa Słabonia.
traci dystans do Sebastiana Ułamka Jędrzejak. I tutaj ciężko będzie wyprzedzenie, natomiast teraz uwaga kibiców z Częstochowy skupiła się właśnie na walce o trzecią pozycję. No tam niesamowitych rzeczy za plecami Słabonia dokonuje Czerwiński, starając się raz od zewnętrznej, raz od wewnętrznej strony toru zaatakować rywala, ale na razie bez powodzenia. To już ostatni wiraż, ostatnia szansa dla Zbigniewa Czerwińskiego. Desperacki atak w końcówce tego wyścigu, ale utrzymał do końca trzecie miejsce Krzysztof Słaboń, a ponieważ pierwszy był Sebastian Ułamek, to goście wygrywają ten wyścig 4-2, ale to był chyba do tej pory najciekawszy bieg, Zeno. No coś się działo, chociaż można powiedzieć, że zawodnicy starali się walczyć o ten jeden punkt, chociaż bieg ułożył się już po starcie. Uważam, że tak jak na wstępie przed tym biegiem mówiłeś o Sebastianie Ułamku, wiele się spekulowało, że po spadku wybrzeża może Sebastian wrócić do Częstochowy. Zasilić Częstochowę, jednak stało się inaczej, zasilił Wrocław. No po tym jak nie udało się z Golobem, we Wrocławiu szukano wartościowego zawodnika, no a przecież Sebastian Ułamek, proszę Państwa, to zawodnik, który był piątym żużlowcem polskiej ligi w ubiegłym, szóstym przepraszam, w ubiegłym sezonie, piątym był Ryan Sullivan, dziewiątym Robert Sawina, tę trójkę możemy wymienić jako tych czołowych żużlowców w Polsce w poprzednim sezonie. Tutaj jeszcze atak desperacki Czerwińskiego w niebieskim kasku. Ale dobrze zaprezentował się w tym pierwszym wyścigu Krzysztof Słaboń. No na pewno jest to zawodnik jeszcze na tyle młody, że może rywalizować ze swoimi, powiedzmy, rówieśnikami. No, skutecznie. Skutecznie, tak. Na pewno nie spełnił się w Bydgoszczy. Sebastian Ułamek, Tomasz Jędrzejak, Krzysztof Słaboń i Zbigniew Czerwiński. To wyniki trzeciego wyścigu wygranego przez gości 4-2. Chwilę był powiew entuzjazmu na trybunach w Częstochowie, bo blisko był Tomek Jędrzejak wyjścia na pierwszą pozycję. Co się stało, że Sebastian ci uciekł na wyjściu z pierwszego łuku? No w sumie obydwoje razem wyszliśmy. Wiadomo, z pierwszego toru miał trochę łatwiej. Miał lepszy dociąg do łuku. No i ogólnie Sebastian jest dobrym zawodnikiem. Nie? Tomasz, zaczynałeś w Iskrze Ostrów. Powiedz, czy teraz to już jest twój kolejny sezon w Częstochowie? Jak się to zmieniło na korzyść? Czy uważasz, że to jest zmiana na plus, zmiana barw klubowych? No myślę, że na pewno straciłem jeden rok, nie? Ale wydaje mi się, że nie było tak źle, że jakieś tam postępy zrobiłem. Może nie było tego widać w antysezonie, ale w tym będzie widać. Dzisiaj jedziesz znacznie z pozycji czarnego konia, bo prowadzisz parę. Jak to na ciebie działa psychicznie? No, ogólnie w tym roku inaczej podchodzę do zawodów, jestem bardziej na luzie. Się czuję jakoś w miarę dobrze, nie? Dziękuję, pięknie życzę powodzenia. No, dziękuję. Tyle Tomasz Jędrzejak, numer 13, oby niepechowy dzisiaj w Częstochowie, a my wracamy po krótkiej chwili przerwy ponownie na stadion, gdzie rozgrywany jest mecz pomiędzy Atlasem Wrocław i Radsonem Częstochowa. Państwa w czwartek 5 kwietnia o 21:00 na żywo w Wizji Sport, arcyciekawie zapowiadający się półfinał Barcelona kontra Liverpool. A dziś jesteśmy oczywiście w Częstochowie, na żużlu. Gospodarze Radson Częstochowa po trzech biegach przegrywają z Atlasem Wrocław 6-12. A już za moment bieg numer 4, oto Robert Sawina. Żal mi było strasznie tego zawodnika, Zeno, w poprzednim sezonie, bo miał tak kapitalny początek rozgrywek sezonu, a potem kontuzje i to właściwie dwie odniesione w zawodach towarzyskich. Rzeczywiście kontuzja pozbawiła Roberta szans walki o miejsce w cyklu Grand Prix, bo był w znakomitej formie. No wiadomo, że jest to sport wypadkowy, urazowy. No szkoda i miejmy nadzieję, że w sezonie 2001 będzie tych kontuzji coraz mniej. Sawina to zawodnik doskonale znający swoją wartość. Myślę, że przygotował się do sezonu znakomicie, więc panu Robertowi życzymy tylko jazdy bez kontuzji. Myślę, że będzie to dla niego wówczas bardzo dobry sezon. W żółtym kasku Robert Sawina na pierwszym polu startowym. Jego partnerem w tym biegu będzie Greg Hancock. W trzech pierwszych startach zawodnicy mają stałych partnerów. Potem to się zmienia według tabelki biegowej, a więc Sawina i Hancock w drużynie wrocławskiej zmierzą się w czwartym wyścigu z Ryanem Sullivanem, który pojedzie w niebieskim kasku, i z Brianem Andersenem, który wystąpi w czerwonym kasku. Sullivan błysnął dyspozycją. Hancock także tutaj pasjonująco zapowiada się pojedynek amerykańsko-australijski, ale nie spisywałbym na straty także Roberta Sawiny.
Może przebudzi się również Brian Andersen. Czwarty wyścig już się rozpoczął. Dobry start tym razem Andersena, dobry także Sullivana. No i teraz aplauz na trybunach stadionu w Częstochowie, bo dwójka żużlowców gospodarzy na czele. Sullivan został z tyłu na trzeciej pozycji. Jest Henko, który teraz próbuje atakować Briana Sullivana. Brian Andersena, Sullivan na pierwszej pozycji. Błąd teraz Andersena. No tak, z takiego prezentu musiał skorzystać Greg Hancock. A więc zamiast 5-1 już tylko 4-2 dla gospodarzy. Ale to wciąż dobra sytuacja dla miejscowego zespołu. Teraz Sullivan jakby odstawał od reszty stawki. Andersen nie zdołał wytrzymać przed Gregiem Hancockiem. Ostatnie okrążenie, teraz już sporo odległości pomiędzy zawodnikami, więc tu już chyba nic się nie zmieni. A więc będzie dzisiaj pierwsze zwycięstwo żużlowców gospodarzy. Niezawodny jak na razie Ryan Sullivan przed Gregiem Hancockiem, Brianem Andersenem i Robertem Sullivaną. Może w złą godzinę wymówiłem o tych dobrych przygotowaniach Roberta Sullivany, no bo w tym biegu nie spisał się dobrze. No rzeczywiście bieg był emocjonujący, świadczy chociażby o tym fakt, że Ryan Sullivan ustanowił nowy rekord toru. No. Za chwilę podamy oczywiście szczegóły, natomiast rzeczywiście był to bardzo szybki bieg, a oto właśnie Ryan Sullivan, no kapitalny start tego żużlowca. Tak, no wygrał start, zamknęła, w ogóle wydawało się, że po pierwszym łuku para włókniarza będzie wygra ten bieg w stosunku 5-1, no jednak błąd Andersena na drugim okrążeniu spowodował, że Greg Hancock bezlitośnie wykorzystał to, przedzielił parę częstochowską, no i 5-1 zrobiło się 4-2 dla włókniarza. Tu wydawało się, że wszystko potoczy się po myśli gospodarzy. Dobrze wystartował tym razem Brian Andersen, tak. No, ale jedyny błąd. Tak, to po prostu wszedł za krótko, wyjechał bardzo szeroko. Natomiast Greg Hancock no jest zawodnikiem doświadczonym, wykorzystał ten błąd, no i zrobiło się raptownie 4-2 tylko. Proszę Państwa, nowy rekord toru 64-08, poprzedni 64-09 należał do innego obcokrajowca drużyny częstochowskiej, Rune Holty, pochodził z 7 maja 2000 roku. Oto wyniki czwartego biegu. Ryan Sullivan przed Gregiem Hancockiem, Brianem Andersenem i Robertem Sullivaną, a więc 4-2. Pierwsze zwycięstwo dzisiaj gospodarz. Rekord toru pobity przez Ryana Sullivana. Bardzo ważna rzecz i kilkanaście franków szwajcarskich dla niego, ale Andersen nie dowiózł 5-1. Brian, what has happened really? You had an excellent gating from a start, and then what's happened? Gonna get made a double. There's a little bit of a few bumps going on there, and I just hit them wrong. You know, bumps on the first corner. Yeah, there's a few. It's quite grippy going in, and it's a little bit wavy, and I just hit it wrong with my front wheel, and almost went over the handlebar. So I got it wrong in going into the corner. I just hit a lot of dirt in the middle of the corner, and just took me wide, and I couldn't get it back. Na pierwszym łuku utworzyła się wyrwa, gdzie niestety Brian Andersen natrafił na nią i po prostu przekręciło go przez kierownicę. Natrafił na taką grudkę na środku toru, bardzo przyczepnie tam było i niestety tak się nie udało dowieść prowadzenia 5-1. Tyle Brian Andersen, który przewiózł swój pierwszy punkt dla włókniarza Malmö Częstochowy. Proszę Państwa, piąty wyścig tutaj. Od razu anonsujemy zmianę w miejsce Zbigniewa Czerwińskiego, który nie spisał się najlepiej w swoim pierwszym starcie. Rezerwowy w drużynie częstochowskiej Karol Malecha, nowy nabytek tego zespołu. On pojedzie w niebieskim kasku. Karol Malecha ma 21 lat, startuje ostatni sezon jako młodzieżowiec. Średnia 4,59. W poprzednim sezonie wychowanek Iskry Ostrów Wielkopolski startował w swoim macierzystym klubie. Jeśli chodzi o sukcesy tego zawodnika, to warto wymienić, że to srebrny medalista indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów w 1999 roku. Finał został rozegrany na torze w Gnieźnie. A podążył śladem Tomasza Jędrzejaka, Karol Malecha. No i teraz z Jędrzejakiem w parze, bo właśnie Tomasz Jędrzejak będzie jego partnerem. A więc ci żużlowcy powinni się rozumieć znakomicie. A rywalami Jędrzejaka i Malechy Scott Nichols w białym kasku i
kasku żółtym Jacek Krzyżaniak. No ciekawe, czy częstochowska młodzież stawi czoła mistrzowi Polski 97 roku. Świetny start Jacka Krzyżaniaka, ale także dobrze Jędrzejak. Krzyżaniak teraz szeroko wychodzi z wirażu, nabiera prędkości, no i wyprzedza zawodnika z Częstochowy. Na trzeciej pozycji jest Niko, z czwartym Alecha, ale teraz Jędrzejak atakuje przy wewnętrznej. Krzyżaniak jednak widać, że jest znakomicie przygotowany sprzętowo do tego sezonu, pewnie prowadzi maszynę, no i wygląda na to, że jest troszkę szybszy od Tomasza Jędrzejaka, który trzyma się blisko krawężnika i tam szuka swojej szansy na dogonienie Jacka Krzyżaniaka. Ale musi także uważać, bo zbliżył się do niego jadący na trzeciej pozycji w białym kasku Scott Nichols. Zawiedzeni troszeczkę postawą Malechy, na razie częstochowcy kibice, on na czwartym miejscu bez kontaktu z rywalami. Cały czas już teraz pilnuje tej drugiej pozycji Tomasz Jędrzejak i atak Scotta Nicholsa na ostatnim wirażu. Czyżby Anglik chciał sprawić szybką niespodziankę gospodarzom? Nie udało się, dowiózł drugie miejsce Jędrzejak do mety. Zwycięstwo w bardzo ładnym stylu Jacka Krzyżaniaka. Od razu przypomniał się finał indywidualnych mistrzostw Polski tutaj z tego toru z 97 roku, gdzie właśnie po biegu dodatkowym ze Sławomirem Drabikiem Jacek Krzyżaniak wywalczył sobie pierwszy w karierze, jedyny jak do tej pory, tytuł indywidualnego mistrza Polski. No na pewno bardzo dobry start, uważam, z pierwszego pola miał Jędrzejak. Jednak no, pojechał bardzo zbyt krótko przy krawężniku, wykorzystał to Jacek Krzyżaniak, który tam już gdzieś się troszeczkę usypało tego przyczepnego toru. Pojechał troszeczkę szerzej, wykorzystał to i z wyjścia z pierwszego łuku już był na prowadzeniu. No, wydaje się, że bardzo dobry Jędrzejak w tym biegu, bo pojechał bardzo fair. Zostawił dużo miejsca dla Jacka. Jacek się rozpędził, no i już praktycznie na wejściu w drugi łuk troszeczkę szerzej w tej chwili będzie przecinał do krawężnika, pojedzie tam, gdzie jest nasypane, no i dowiezie 3 punkty do mety. Cieszy, że Jacek Krzyżaniak powraca do formy. Kiedy w zimie rozmawiałem z prezesem Andrzejem Ruską, w takiej żartobliwej formie stwierdził, będziemy walczyć o, być może o złoty medal. Nie chcemy robić jakichś obiecanek na wyrost, ale mamy mocną drużynę. Jeśli chodzi o Jacka Krzyżaniaka, to on po prostu w poprzednim sezonie planowo zaniżał średnie. No to nie taki wiem, żart, ale... Nie wiem, czy planowo, na pewno trafił w tym sezonie na początku już sprzęt. Krzyżaniak przed Jędrzejakiem, Nicholsem i Malechą, 4-2 dla gości, a my wędrujemy do Parku Maszy. Najbardziej szczęśliwy człowiek na stadionie Ryan Sullivan, który pobił rekord toru. Ryan, you broke the track record, so we're gonna collect some Swiss francs. Yeah, thanks for reminding me on that. I didn't even realize I'd broken it. I knew my first race was a good time, and you know, I probably shut off a little bit towards the end of the race because it's I felt I had a bit of a buffer and I was just sort of relaxing. But yeah, pretty pleased. Nawet o tym nie wiedziałem, że pobiłem rekord toru. Wiedziałem, że pierwszy bieg, który wygrałem, był bardzo szybki i dziękuję, że przypominasz mi o tym, że mogę nieco wzbogacić swoją kasę. Natomiast troszeczkę za bardzo się popisywałem w tym wyścigu i zapomniałem o tym, że to jest jazda zespołowa, więc bardzo ładne stwierdzenie ze strony Ryana Sullivana. Tyle na razie z parkingu. Proszę Państwa, przed nami bieg szósty, ale jeszcze zanim będziemy się emocjonować przebiegiem walki w tym biegu, tutaj rzut oka na skuteczność pól startowych, zewnętrzne najskuteczniejsze, no i po 20% wygranych startów z pola pierwszego i trzeciego. Warto jeszcze podać informację o aktualnym wyniku meczu w Toruniu. Tam jest 25-17. Oczywiście Gorzów jeździ bez Piotra Śwista kontuzjowanego, a chyba jeszcze jakiegoś urazu doznał Robert Flis, bo także nie potwierdzona informacja, że on również nie będzie mógł startować już do końca tego spotkania. W kłopotach więc gorzowianie. Ale my wracamy na tor w Częstochowie pod taśmą startową. Już ustawiony Sebastian Ułamek w żółtym kasku. On wraz z Krzysztofem Słaboniem będzie rywalizował w tym wyścigu z Arturem Pietrzykiem w niebieskim kasku i Grzegorzem Walaskiem. Pora, aby wzorem Sullivana pojechał Grzegorz Walasek. Lepszy teraz jego start, ale znacznie szybszy jednak cały czas Sebastian Ułamek. Para częstochowska za żużlowcem z Wrocławia. Pietrzyk na drugiej pozycji, szerzej jadący Walasek na trzecim miejscu. W tym wyścigu słabo. Sporo metrów przewagi ma Sebastian Ułamek. Od razu w takim momencie widać, że przewaga sprzętowa w przygotowaniu, dopasowaniu motocykla jest po stronie
Szczurzlowca z Wrocławia. Zacięta walka o trzecią pozycję, natomiast, bo tutaj ambitnie bardzo poczyna sobie Krzysztof Słaboń, atakując Artura Pietrzyka. No i jest bliski wyprzedzenia Żużlowca z Częstochowy. Z niepokojem śledzą rozwój wydarzeń na to, że kibice gospodarze teraz błąd popełnił Słaboń na poprzednim wirażu i oczywiście stracił kilka metrów. A z przodu daleko ucieka rywalom Sebastian Ułamek. Także świetna jego dyspozycja. Na drugiej pozycji Grzegorz Walasek, trzecie miejsce Artura Pietrzyka. No i pierwsze gwizdy na trybunach. Niezadowoleni kibice z Częstochowy. Grzegorz Walasek troszkę mnie zawodzi dzisiaj. Był w wysokiej formie w ostatnich meczach w Anglii. Świetne recenzje po spotkaniach drużyny Pool, angielskiego zespołu Grzegorza Walaska. Także niezła forma w sparingach. No ale już wczoraj w kryterium masu, na którym byłeś, Zenon, nie było najlepiej. No rzeczywiście, już wczoraj nie wykazał, powiedzmy, tej zadziory, którą jeszcze imponował w ubiegłym roku. Zdobył co prawda 7 punktów, no w bardzo wyrównanej stawce, no ale jednak liga rządzi się swoimi prawami. Uważałem, że w tym meczu jako lider już tego zespołu będzie jechał znacznie lepiej. No w tej chwili no, trudno powiedzieć, żeby było rewelacyjnie. 3 punkty w 2 biegach, jak na lidera, to troszeczkę za mało. Od startu do mety rewelacyjnie Sebastian Ułamek. Tak, Sebastian wygrał ze startu, no i praktycznie nie oddał tego prowadzenia już do mety, powiększając zaprężenie na okrążenie, tylko przewagę. Szkoda, że Sebastianowi nie powiodło się w Abensbergu w Grand Prix Challenge. Tam dysponował także szybką maszyną, ale pamiętamy feralny wyścig i upadek, kontuzja obojczyka. No szkoda, ale widać, że jest w dobrej dyspozycji Sebastian Ułamek. Oto wyniki 6. biegu. Ułamek przed Walaskiem, Pietrzykiem i Słaboniem. Sebastian Ułamek jak na razie jak znud, 2 zwycięstwa. W tym pierwszym biegu troszeczkę czułeś oddech Tomka Andrzejaka na początku, ale dałeś sobie radę z tym. Jak oceniasz ten stan toru dzisiaj? Znaczy jeszcze nie ma co się za bardzo cieszyć. Najważniejsze jest, że moja drużyna dzisiaj wygrała. Ja robię wszystko, pomagamy sobie wzajemnie. Tor jest do walki, sprzyja, wydaje mi się. Nie jest żadne utrudnienie, żadnych nie ma zrobionych. I oby tak dalej nam szło. Po pierwszym biegu Greg Hancock miał pogawędkę z tobą. Czy to są normalne rzeczy, czy mówicie o torze, o sprzęcie, jak to jest? Tak, rozmawiamy przeważnie, analizujemy sobie z biegu na bieg tor, nawierzchnię toru. No i regulacje sprzętowe. Dziękuję pięknie, życzę, że aby dalej się wiodło sobie tak jak teraz. No ja nie dziękuję, żeby tak było. Dziękujemy pięknie, tyle Sebastian Ułamek. My wracamy do Częstochowy po krótkiej chwili przerwy. Ciekawie zapowiada się na antenie Wizji Sport wieczór z Pucharem UEFA w czwartek, 5 kwietnia o 23.15. Drugi mecz półfinałowy z tego dnia, hiszpański Alaves, sensacyjnie grający w tych rozgrywkach debiutant w europejskich pucharach, zmierzy się z drużyną FC Kaiserslautern. A w Częstochowie po 6 wyścigach Radson Częstochowa przegrywa z Atlasem Wrocław 15-21. Oczywiście nie jest to jeszcze rozstrzygnięcie, które musi zostać do końca, ale ciężko będzie gospodarz. Oczekiwacik, przypomnijmy sobie może jeden z dotychczasowych wyścigów. Wyścig, w którym padł rekord częstochowskiego toru, pobity przez Ryana Sullivana. To akurat Greg Hancock, no tak, a Sullivan... Sullivan z czwartego pola znakomicie też wyszedł ze startu. Pojechał akurat na krawędzi tego, gdzie jest najbardziej usypane. Widzimy, jak nabiera dużej szybkości z wyjścia z pierwszego łuku i praktycznie para, gdyby troszeczkę poczekał na swojego partnera, mogło w tym biegu być 5-1. Jednak Ryan odjechał do przodu, spojrzał jeszcze w tej chwili, że jest Andersen przy nim. No wydawało się, że uwierzył, że potrafi dowieść te 2 punkty. No jednak stało się inaczej. Jak widzieliśmy w tym momencie, no spadł na 3. pozycję i dowiózł zamiast 2 1 punkt. A Ryan, no goniąc po prostu, jadąc optymalnym torem, no ustanowił nowy rekord toru. No miło jest, że po Marku Loramie następny obcokrajowiec ma rekord toru. Proszę Państwa, żużlowcy przygotowani już do występu w 7. wyścigu dzisiejszego meczu.
drużynie gości w tym wyścigu para Hancock-Savina. Greg Hancock w białym kasku, Robert Savina w żółtym kasku. A w drużynie gospodarzy po wyścigu zastępował go Karol Malecha, ale nie spisał się także zbyt dobrze. Czerwiński za partnera będzie miał Tomasza Jędrzejaka. Savina ma jakieś problemy z motocyklem. Włączony przez 2 minut. Teraz tablice elektroniczne z wyświetlanym czasem są ustawione i przy starcie, i także w parku maszyn. To takie regulaminowe novum. No i jak widać, Robert Savina ma jeszcze 45 sekund na to, aby nowym motocyklem podjechać na linię startu, więc należy przypuszczać, że na pewno zdąży. No na pewno nie ma problemu w tej chwili z przekładaniem opon, bo jak wcześniej już mówiłem, że ilość opon jest dowolna, także w każdym motocyklu może być nowa strona opony, nowa opona i zawodnik zawsze zdąży, nie musi przekładać koła. Robert Savina zdążył na start. Pytanie tylko, czy ten drugi motocykl będzie mu odpowiadał, ale w sumie w swoim ostatnim biegu nie pojechał najlepiej, więc może ta zmiana wyjdzie mu na dobre. Hancock i Savina kontra Czerwiński i Jędrzeja. Spóźnił start Czerwiński, dobry start Hancocka i Roberta Saviny. Dopiero za nimi Tomasz Jędrzejak. Nieudany chyba ten wyścig dla gospodarzy, bo nie sądzę, aby tutaj mało doświadczony przecież jeszcze Tomasz Jędrzejak mógł zagrozić tak znakomitej parze żużlowców, jakimi są Greg Hancock i Robert Savina. I taki też przebieg ma jak do tej pory ten wyścig. Stara się jak może Tomek Jędrzejak, ale może niewiele tak naprawdę. Skontrolował sytuację Greg Hancock parą obok Saviny. Bliżej krawężnika stara się jechać Amerykanin, tak aby tutaj nikt nie mógł zagrozić wrocławskiej parze. Teraz ambicja Jędrzejaka jednak przynosi efekt. On zbliżył się trochę do duetu z Wrocławia, ale nie na tyle, aby jeszcze mógł skutecznie zaatakować. Skrócili teraz dystans do prowadzącej pary. Obaj zresztą żużlowcy gospodarzy. Troszkę to jednak za późno, bo to końcówka wyścigu. Hancock przed Saviną ostatecznie. Trzecie miejsce Jędrzejaka, na czwartej pozycji Zbigniew Czerwiński. No i kto wie, drodzy Państwo, czy to nie był właśnie przełomowy wyścig tego spotkania, w tym sensie, że ta przewaga gości jeszcze urosła o 4 punkty, teraz już mają 10 punktów przewagi. No i bardzo, bardzo ciężko będzie gospodarzom jeszcze tutaj w tym meczu powalczyć o punkty. 16 do 26 rezultat Państwo widzą. Więc niespodzianki w Częstochowie raczej chyba dzisiaj nie będzie. No na pewno w bardzo ciężkiej sytuacji byli, można powiedzieć, zawodnicy częstochowcy, stający naprzeciw znakomitej parze Robert Savina, Greg Hancock, no gdzie nazwiska już mogły sparaliżować zawodników częstochowskich. No i rzeczywiście ze startu już w kasku żółtym odjechał Robert Savina. Dojechał od krawężnika Greg Hancock, także niespodzianki w tym biegu nie było i praktycznie no nie można mówić, że zasłużone zwycięstwo żużlowców z Wrocławia, ponieważ no zdecydowanie górą byli już przed tym biegiem, także nie można mówić o jakiejś niespodziance w tym biegu. Piękna jazda zespołowa Wrocławian, tak, ale nie mieli wymagającego przeciwnika. Nie był przeciwnik, po prostu nie dyktował im żadnych warunków. No tu Robert troszeczkę szerzej, Greg wchodził w krawężnik, króciutko przy krawężniku, także znakomicie się rozumieli, nikt nikomu drogi nie zajeżdżał. Tu jeszcze spojrzał Greg w prawo, gdzie jest Robert, no i dowieźli 5-1 do mety. Zdawał sobie sprawę Czesław Czernicki, szkoleniowiec drużyny częstochowskiej, że ciężko będzie o niespodziankę w tym spotkaniu i tak rzeczywiście jest. Wyniki 7 biegu to potwierdzają. Greg Hancock przed Robertem Saviną, Tomaszem Jędrzejakiem i Zbigniewem Czerwińskim. Mamy informację o rezerwie taktycznej w biegu 8. Za Artura Pietrzyka pojedzie Ryan Sullivan. Jako partner Grzegorza Walaska, oto Grzegorz Walasek w czerwonym kasku, Ryan Sullivan w niebieskim pokrowcu na swoim hełmie. W
miejsce, przypominam, Artura Pietrzyka, a para częstochowska zmierzy się z Jackiem Krzyżaniakiem, który pojedzie w żółtym kasku, i ze Scottem Nicholsem, którego właśnie oglądamy. Artur Pietrzyk wskoczył do składu częstochowskiego po wczorajszym treningu, wcześniejszym treningu w tygodniu, gdzie był lepszy od Adama Skórnickiego. Adama dzisiaj spotkałem, oczywiście bardzo rozczarowany tym, że nie dano mu szansy. No a Pietrzyk nie spisuje się dzisiaj rewelacyjnie. No jest jeszcze Bardecki, który też jest w parkingu. No dwóch zawodników, którzy no, na treningu po prostu byli gorsi od Pietrzyka, dlatego Pietrzyk znalazł uznanie w oczach trenera, menadżera. No i dlatego on reprezentuje akurat dzisiaj zespół częstochowski, chociaż można w tej chwili przypuszczać, co by było, gdyby było. No na pewno trenerzy widzieli, jak w spotkaniach sparingowych spisuje się ten zawodnik. Proszę Państwa, ósmy wyścig. Grzegorz Walasek i Ryan Sullivan w walce z Jackiem Krzyżaniakiem i Scottem Nicholsem. Dobry start tym razem Walaska, ale już ten dojazd do pierwszego wirażu znacznie słabszy. Tutaj górą goście świetnie. Scott Nichols tym razem na drugiej pozycji, Krzyżaniak. Teraz będzie atakował Krzyżaniaka Ryan Sullivan. No i zapewne przeżyjemy tutaj spore emocje. Atak Sullivana skuteczny. Na kolejnym wirażu jest już Australijczyk na drugim miejscu, ale tak mi to wyglądało, jakby Jacek Krzyżaniak zrobił mu właściwie miejsce, odjechał za daleko od krawężnika i oczywiście stracił pozycję, ale spory dystans do odrobienia do Scotta Nicholsa ma Ryan Sullivan. Pobił rekord toru, a więc jest na pewno dzisiaj szybki, ale czy na tyle, aby odrobić te 10 metrów przewagi Anglika, który także teraz znakomicie wybiera tor jazdy po częstochowskim torze, szuka przyczepności, jedzie środkiem toru i to właściwie, jak się okazuje, jest optymalna ścieżka do skutecznej jazdy. Scott Nichols cały czas przed Ryanem Sullivanem, na trzeciej pozycji Jacek Krzyżaniak, i tak to wygląda właśnie na mecie. Zwycięstwo pierwsze dzisiaj Scotta Nicholsa po dwóch trzecich miejscach. Teraz Anglik inkasuje 3 punkty. Pierwsza dzisiaj porażka Ryana Sullivana. Na trzeciej pozycji Krzyżaniak, czwarty. Słaby dzisiejszego dnia. Niestety to zła informacja dla wszystkich sympatyków częstochowskiej drużyny. Grzegorz Walasek, a przecież to właśnie on był kreowany na lidera tego zespołu. No wydaje się, że rzeczywiście to, co widzieliśmy w tym biegu, częstochowski zespół dysponuje tylko jednym wartościowym zawodnikiem, który nawiązuje walkę z przeciwnikami. Jest nim Australijczyk Ryan Sullivan. No i przy takiej sile zespołu no trudno mówić o zwycięstwie tego zespołu. Na pewno faworytami w tym spotkaniu był zespół wrocławski, no ale troszkę mieliśmy nadzieję, że będzie więcej walki w wykonaniu tych zawodników, o których właśnie powiedziałeś. Grzegorza Walaska, Jędrzejaka czy Czerwińskiego. Nieźle spisywali się wszyscy oni w sparingach. Wydawało się, że ta rywalizacja w młodej częstochowskiej drużynie zaowocuje taką wielką ambicją w zespole i że tutaj naprawdę gospodarze będą mogli stawić duży opór zespołowi gości, chociaż oczywiście to wrocławianie przed tym spotkaniem byli faworytami. No, spodziewałem się na pewno bardziej wyrównanej walki, a w tym momencie, kiedy po rezerwie taktycznej w ósmym wyścigu nawet ten, który wcześniej wygrywał, czyli Ryan Sullivan, przegrał tu jednak ze Scottem Nicholsem, myślę, że morale częstochowskiej drużyny troszeczkę podupadł. Scott Nichols przed Ryanem Sullivanem, Jackiem Krzyżaniakiem i Grzegorzem Walaskiem. To wyniki ósmego biegu. Nowa twarz w zespole wrocławskim, Anglik Scott Nichols. Scott, a very nice race, and I think you're the only guy to beat Ryan Sullivan on this special fast track tonight. Yeah, Ryan's sort of going really good, and I think I got off to a bad start, just not getting out of the gate, you know, and I think if you can get out of the start, it definitely helps, and I managed to get out in front and held on there, so if I can get out of the start, hopefully things will be okay. No i proszę bardzo, bardzo ładne stwierdzenie z ust Scotta Nicholsa, który mówi, że wszystko zależy od startu. Gdyby Scott Nichols nie przespał startu, a nie przespał go tym razem, a Ryan Sullivan miał taki moment startowy, jak miał w pierwszych dwóch wyścigach, to byłoby zupełnie inaczej. Ryan jest bardzo szybki dzisiaj. How do you think for the remaining part of the meeting tonight? Well, hopefully things will be going better for me, and I mean everyone in the team seems to be going good at the moment, so I think if everyone can stay riding the way they are and keep scoring, then should be on for a win.
Mam nadzieję, że w dalszej części zawodów dalej będziemy świetnie punktować. Na razie zespół jedzie znakomicie i myślę, że tą pasce uda nam się utrzymać w dalszym ciągu. Tyle Scott Nichols. Wracamy do Częstochowy po krótkiej przerwie. Nie zabraknie wizji sport, także koszykówki. Puchar Polski wkracza w decydującą fazę w sobotę 7 kwietnia od 17 na żywo. Półfinały Pucharu Polski z sali w Słupsku. A w Częstochowie po 8 biegach drużyna Atlasu Wrocław prowadzi z Radsonem 30-18. No i patrząc na ten rezultat, trzeba stwierdzić, że tylko tutaj jakiś kataklizm mógłby odwrócić losy tego spotkania. Na deszcz nie zanosi się, bo piękna, słoneczna pogoda w Częstochowie dopisała na tę inaugurację. No ale psikusa nam sprawili troszkę żużlowcy Częstochowy, bo liczyliśmy na ich nieco lepszą postawę. Zresztą widać to po punktach, jakie zdobywali zawodnicy tego klubu. Właściwie tylko Ryan Sullivan i Tomasz Jędrzejak. Oni jeżdżą na oczekiwanym poziomie, znacznie, znacznie poniżej oczekiwań i Grzegorz Walasek, i Brian Anderson, i także Artur Pietrzyk, Zbigniew Czerwiński, Karol Malecha, młodzieżowcy, jeszcze punktu w dzisiejszym spotkaniu nie zdobyli. A Atlas Wrocław, jak wyrównana jest to drużyna, widać praktycznie wszyscy, którzy zaprezentowali się na torze, punktowali. 8 punktów Grega Henkoka, 6 Sebastiana Ułamka, także 6 Jacka Krzyżaniaka, 5 punktów Scotta Nicholsa, 4 punkty wywalczył Robert Sawina. Krzysztof Słaboń ma na swoim koncie 1 punkt. Tutaj zawodnicy mają też różną liczbę startów, bo jesteśmy przed 9 wyścigiem, który dopiero za moment, jak widać, przygotowania w parku maszyn już trwają, ale my także się tam udamy. Grzegorz Walasek startuje też w Anglii. Grzegorz, dzisiaj jako prowadzący parę duże brzemię na tobie spoczywa odpowiedzialności. Tylko 3 punkty. Co się dzieje? Na razie jest mam problem. Zmieniłem motocykl teraz. Tamten był troszeczkę za słaby na te warunki, jak dzisiaj są. Zmieniłem motocykl, zobaczymy. Na razie jest bardzo ciężko. Duża jest bardzo mocna. Nie ma słabych punktów. Trzeba walczyć. Czy to jest ten sprzęt, który szykujesz tylko na Anglii, czy to jest sprzęt specjalnie szykowany na polskie tory? Generalnie w tym roku wyremontowałem tylko te silniki. Nowy silnik dopiero jest w gotowości we Wrocławiu i nie zdążyłem go odebrać. Te silniki nie są gorsze, po prostu jeden jest za słaby, drugi no zobaczymy, teraz dopiero na nim wyjadę. Obądźmy dobrej myśli. Dziękuję bardzo. Okazuje się, że Grzegorz Walasek wierzy jeszcze w to, że można tu chociaż trochę powalczyć o lepszy wynik, o zwycięstwo. Naprawdę gospodarzom będzie trudno przy tej dyspozycji wrocławian. Naprawdę myślę, że jakiejkolwiek innej drużynie w Polsce żużlowej, nawet na czele z Polonią Bydgoszcz czy Polonią Piła, byłoby ciężko taką stratę przeciwko wrocławskiej drużynie, tak dobrze dysponowanej, dzisiaj odrobić. No ale zobaczmy, jak będzie przebiegała walka w 9 wyścigu dzisiejszego meczu. Krzysztof Słaboń i Sebastian Ułamek w drużynie gości wystąpią w tym wyścigu. Natomiast gospodarzy reprezentować będzie dwójka obcokrajowców, Ryan Sullivan i Brian Anderson. Oto właśnie Ryan Sullivan tylko raz dzisiaj przegrał, startując jako rezerwa taktyczna. W poprzednim wyścigu ta przerwa 4-minutowa pomiędzy biegiem 8 i 9 była właśnie dla niego, zgodnie oczywiście z regulaminem. Powinna być ciekawa jego walka z Sebastianem Ułamkiem, który pojedzie w żółtym kasku z 4. bardzo dobrego dzisiaj pola startowego w Częstochowie. Andersen w czerwonym kasku na 3. polu startowym, Sullivan na 1., a Krzysztof Słaboń na 2. Obaj faworyci tego wyścigu ustawieni na skrajnych polach startowych, w niebieskim kasku na 1. Sullivan, a przy bandzie Ułamek. Bardzo dobry start Sebastiana Ułamka, ale pierwszy do wirażu dojechał Sullivan. Ułamek szeroko, no i który z nich wyjdzie na prowadzenie? Sebastian Ułamek pierwszy, drugi Ryan Sullivan. Zacięta walka o 3. lokatę, tutaj na razie minimalnie lepszy od Briana Andersena Krzysztof Słaboń. Teraz Andersen atakuje przy wewnętrznej i przechodzi na 3. pozycję, a więc goście już nie prowadzą w tym biegu 4-2, tak jak było przed momentem, ale w tym momencie jest 3-3. Wyraźna przewaga już Sebastiana Ułamka nad Ryanem Sullivanem. Trzeci jest Brian Andersen, na 4. pozycji Krzysztof Słaboń. Znów ten sam błąd, jak w swoim pierwszym starcie powtarza Andersen. Wynosi go na wyjściu z wirażu na zewnętrzną, ale za daleko był Słaboń, aby tę pomyłkę Duńczyka wykorzystać. Ostatnie okrążenie już rozpoczęte.
Bardzo ładna dzisiaj jazda Sebastiana Ułamka, bardzo pewna. Płynnie prowadzi motocykl. No i ucieka rywalom, to dla niego najważniejsze. Pokonał w tym biegu Ryana Sullivana na trzeciej pozycji. Brian Andersen, a czwarty jest Krzysztof Słaboń. Podziękowanie za walkę. Dzisiaj Sebastian Ułamek komplet. Zwycięstw jak na razie jedyny w drużynie wrocławskiej zawodnik, który nie dał się wyprzedzić na mecie do tej pory nikomu. No gratulacje może, od Hancocka. Tak, no może w tym biegu rzeczywiście w gorszej sytuacji był Sullivan z tego względu, że przed biegiem tor został polany wodą. No i w tej chwili widzieliśmy, że Sullivan pomimo dobrego startu nie zdążył wypchnąć Sebastiana ze swojego, można powiedzieć, toru jazdy. Sebastian próbował założyć, jednak wyjechał tam, gdzie było akurat zroszone, gdzie ta przyczepność była największa. No i praktycznie odjechał Sullivanowi i ten nie mógł nic zrobić. Szkoda, że w tym biegu pomimo dobrego startu Słabonia, że Krzysiu Słaboń nie dowiózł tego jednego punktu, bo naprawdę w pierwszym okrążeniu bardzo dobrze jechał. No jednak Rupiniarz jak Andersen wypchnął go. No i zdobył jeden punkt, no można powiedzieć, który wydawało się, że powinien przypaść dla Słabonia. Wyniki dziewiątego wyścigu. Sebastian Ułamek przed Ryanem Sullivanem, Brianem Andersenem i Krzysztofem Słaboniem. Wysokie 12-punktowe prowadzenie zespołu gości. Sebastian Ułamek rewelacyjnie, Zenon, wczoraj, kiedy oglądałeś go w kryterium masów, można by było nieco mu zarzucić. No czy zarzucić? Na pewno nie był. To ten sam Sebastian Ułamek, co w dniu dzisiejszym. Na pewno miał troszkę gorsze starty, no a przy przegranym starcie, przy wyrównanej stawce, no naprawdę ciężko punkty. Wyniki kryterium asów zapewne wszyscy kibice żużla już znają, ale ewentualnie dla tych, którzy może nie, to przypomnijmy, że zwycięzcą został Tomasz Golob, na drugim miejscu Piotr Protasiewicz, trzeci był Krzysztof Cegielski, który potwierdza znakomitą dyspozycję po tym sezonie spędzonym w Australii. No i znakomity początek w lidze angielskiej. Czwarte miejsce zajął Robert Savina. Uważam, że no tak mniej więcej siła tego turnieju była. W biegu 21 wygrał Protasiewicz przed Tomaszem Golobem. No był to emocjonujący bieg. Tomasz popełnił jeden błąd, którego kosztował zwycięstwo w tym biegu. Jednak trzeba przyznać, że naprawdę Protasiewicz spiął się i jechał bardzo dobrze. No i jest to ta reprezentować będzie Polskę w cyklu turnieju Grand Prix. Proszę Państwa, przed nami bieg 10, przystanie 33-21 dla zespołu gości z Wrocławia w barwach wrocławskiej drużyny. W tym wyścigu Scott Nichols w białym kasku i Robert Savina w żółtym. Gospodarzy reprezentować będą Artur Pietrzyk w niebieskim kasku i Tomasz Jędrzejak w czerwonym kasku. Artur Pietrzyk, 24-letni wychowanek włókniarza, licencję zdobył w 1994 roku. Właśnie we włókniarzu startował do 1999 roku. W ubiegłym sezonie jeździł w barwach Towarzystwa Żużlowego Opole. Teraz powrócił do swojego macierzystego klubu i wydawało się, że to będzie naprawdę silny punkt tego zespołu. Ale dzisiaj jakby tego nie potwierdza. A więc Pietrzyk i Jędrzejak przeciwko Savinie. No i z górą goście. Bardzo dobry start Nicholsa. Uciekli Jędrzejakowi już na początku pierwszego wirażu. Na ostatniej pozycji jest Pietrzyk. Jędrzejak na trzecim miejscu próbuje atakować teraz Scotta Nicholsa. No ale już jakby bez wiary gospodarze. Trudno się dziwić przy takim rezultacie. Trudno dać siebie wszystko, każdy centymetr toru, skoro i tak ewentualnie no, wyprzedzenie jednego rywala niewiele zmieni sytuację drużyny. Czują się już chyba troszkę przegrani żużlowcy z Częstochowy w tej fazie spotkania, a więc to oczywiście ułatwia zadanie drużynie gości, tak jak w tym przypadku Robert Savina i Scott Nichols na wyraźnym prowadzeniu. Tomasz Jędrzejak na trzeciej pozycji, czwarty Artur Pietrzyk. No i należy sądzić, że będzie to kolejne podwójne zwycięstwo żużlowców z Wrocławia. Savina przed Nicholsem, na trzecim miejscu Tomasz Jędrzejak, czwarty Artur Pietrzyk.
a więc 5-1 dla wrocławskiej drużyny, 22-38. No, zanosi się Zenon na prawdziwy pogrom gospodarzy w tym meczu. No, trudno powiedzieć inaczej, bo rzeczywiście układ następnych biegów nie wskazuje na to, żeby rozmiary porażki były mniejsze, bo jak do tej pory Ułamek nie przegrał biegu, Hancock też spisuje się bardzo dobrze. No, zobaczymy, czy zmiana motocykla u Grzesia Walaska coś pomoże. No, na pewno jest to zawodnik bardzo ambitny. No, w dniu dzisiejszym jednak cały zespół częstochowski poza Sullivanem, no, słabo punktuje i przez to jest taki wynik, a nie inny. Myślę, że szanse na zaprezentowanie swoich możliwości ewentualnie w następnej kolejce mogą zyskać tacy zawodnicy częstochowskiej drużyny jak Bartłomiej Bardecki czy też Adam Skórnicki, którzy zostali pominięci w składzie na ten mecz. No, na pewno już można w tej chwili mówić o tym, że pierwsza czwórka przed praktycznie rozdaniem kart, to wiadomo, że ustawiało się, że to na pewno będzie drużyna z Wrocławia, drużyna z Bydgoszczy, drużyna z Piły, drużyna z Torunia. No, jak będzie, no trudno w tej chwili powiedzieć, no ale na pewno te zespoły będą się liczyły. Wyniki 10 wyścigu: Robert Sawina przed Scottem Nicholsem, Tomaszem Jędrzejakiem i Arturem Pietrzykiem, a więc kolejne 5-1 dla gości. Bartłomiej Bardecki to świeży zakup częstochowskiego włókniarza Radsona. Bartku, dlaczego dzisiaj się nie ma w składzie? Bo byłbyś wzmocnieniem. Po tym, co prezentowałeś rok temu w Gnieźnie, powinieneś dzisiaj jechać. Moja nieobecność spowodowana jest tym, że niestety pogoda nie pozwoliła nam się przygotować do sezonu tak jak powinno to wyglądać i w zasadzie brałem udział tylko w jednym sparingu, który odbył się na częstochowskim torze i szczerze powiem, że nie czuję się jeszcze na nim najpewniej i wolałem po prostu, muszę trochę poczekać, przygotować się lepiej, żeby poznać ten tor, nie popełniać błędów, a jest to za ważne spotkanie, żeby sobie na to pozwolić. Ale przygotowany fizycznie jesteś idealnie i kondycyjnie do sezonu. Znaczy tak, z tym akurat nie było większych problemów. Miałem, można powiedzieć, problemy z tym torem po prostu na sparingu i tylko wydaje mi się, że tylko z tego powodu nie mamy dzisiaj w składzie. Ja wiem, co musisz czuć, bo jeździłeś, wychowałeś się, pochodzisz z Wrocławia. Dzisiaj byłaby świetna okazja do tego, aby pokazać, że Bartek Bardecki wie, jak się na żużlu jeździ. Na Supercrossie wiem, bo umiesz. Na pewno marzył mi się ten mecz i starałem się bardzo solidnie przepracować zimę i w zasadzie wszystko opierało się o ten mecz z Wrocławiem, żeby jednak pokazać, że stać mnie na to, żeby powalczyć z najlepszymi, ale no niestety, no pogoda nie tylko nam, ale wszystkim w Polsce pokrzyżowała plany i niestety nie wyszło. No mam nadzieję, że zrewanżuję się we Wrocławiu. Dziękujemy pięknie, tyle Bartłomiej Bardecki, wracamy do Częstochowy po przerwie. Po półfinałach Pucharu Polski w koszykówce na antenie Wizji Sport nie może zabraknąć oczywiście także spotkania finałowego na żywo ze Słupska w niedzielę 8 kwietnia o godzinie 20 ten mecz. 38-22, bardzo wysokie prowadzenie drużyny Atlasu Wrocław na torze w Częstochowie w meczu z Radsonem. To rezultat meczu po 10 rozegranych wyścigach. Przed nami bieg numer 11. Tutaj gospodarze awizowali jedną zmianę za Zbigniewa Czerwińskiego. Rezerwowy Karol Malech. On już raz prezentował się dzisiaj w drużynie gospodarzy, ale podobnie jak Zbigniew Czerwiński, no nie radzi sobie dzisiaj najlepiej. W tym pierwszym starcie nie wywalczył żadnego punktu. Partnerem Karola Malech, który jako pierwszy zameldował się pod taśmą startową, będzie Brian Andersen, no a rywalami we wrocławskiej drużynie Krzysztof Słaboń i Jacek Krzyżaniak, który trzeci sezon startuje w barwach wrocławskiego zespołu. Doświadczony 33-letni zawodnik, indywidualny mistrz Polski 97 roku. Ten tytuł, przypominam, Jacek Krzyżaniak wywalczył tutaj na torze w Częstochowie. Był także wicemistrzem Polski w 1994 roku, no i dwukrotnie zdobywał brązowy medal w dwóch ostatnich sezonach. Tak się składało w 1999 roku i w 2000 również. Tutaj rzeczywiście wszyscy ci, którzy nie spodziewali się już niczego wielkiego, jeśli chodzi o żużlowe tory po Jacku Krzyżaniaku, mogą być zaskoczeni. Bardzo przyjemna, miła niespodzianka ze strony tego zawodnika, który troszeczkę bezbarwnie może jeździł w poprzednim sezonie, a teraz imponuje dobrą dyspozycją.
biegu 11. Więc walka młodych zawodników drużyny częstochowskiej z doświadczonym Jackiem Krzyżeniakiem, który po kapitalnym starcie wychodzi na prowadzenie. Potem jest Brian Andersen i wreszcie Karol Malecha. A na ostatniej pozycji Krzysztof Słaboń. Krzyżaniak walczy z Andersenem, który zebrał się troszkę w sobie. Duńczyk postanowił pokazać, że jednak nie można go tak od razu przekreślać. Stara się walczyć z Jackiem Krzyżaniakiem o pierwszą pozycję w tym wyścigu. A Karol Malecha w tej sytuacji pilnuje tylko trzeciego miejsca, chcąc wywalczyć swój pierwszy punkt w tym spotkaniu. No ciekawe, czy Brian Andersen będzie w stanie jeszcze zagrozić Jackowi Krzyżaniakowi? Jeszcze półtora okrążenia do zakończenia tego wyścigu. Blisko jest Andersen, który tak jakby teraz lepiej dopasował się motocyklem do nawierzchni częstochowskiego toru, ale Jacek Krzyżeniak odskoczył na tym pierwszym wirażu, który jakoś sprawia pewne kłopoty Duńczykowi, jeśli chodzi o płynną jazdę. I Jacek Krzyżaniak wygrywa ten wyścig przed Brianem Andersenem, Karolem Malechą, a na czwartej pozycji Krzysztof Słaboń. A więc remis 3-3 w tym wyścigu. No i sytuacja drużyny częstochowskiej wcale się nie poprawia, wciąż pozostaje bardzo trudna. No już nie wydaje się, żeby były jakiekolwiek szanse na cud pod Jasną Górą, no bo nawet gdyby wszystkie biegi w tej chwili wygrali zawodnicy z Częstochowy w stosunku 5-1, to byłby tylko remis. Tu bardzo dobry start Jacka Krzyżeniaka, który praktycznie od startu już dyktował tor jazdy. No, wydawało się, że nic nie może pokrzyżować szykom Jackowi. Bardzo dobra, uważna jazda. Wchodził w krawężnik, kontrolował bieg. Także no, nie można nic zarzucić Jackowi w tym biegu. Kontrolował, miał oczy tam, gdzie powinien mieć. No, pomimo, że wydawało się, że bardzo szybki jest Brian, jednak no, Jacek jechał tam, gdzie powinien, no i nie dał sobie odebrać tych 3 punktów, zwyciężając zasłużenie. Dobra forma Jacka Krzyżaniaka. Wygląda na to, że będzie się toczyła w drużynie wrocławskiej dość zacięta rywalizacja, miano lidera tego zespołu. Dziś prowadzącymi parę we wrocławskiej drużynie są Sawina Krzyżaniak i Ułamek. No i wszyscy spisują się przyzwoicie. Jacek Krzyżaniak przed Brianem Andersenem, Karolem Malechą i Krzysztofem Słaboniem. To wyniki 11 biegu. Kolibero o sercu siostry zakonnej to jest Robert Sawina. Robert, jak dzisiaj w Częstochowie na debiucie? Bo to nie jest łatwy meeting. Dokładnie tak. Może wynik nie mówi o tym, ale naprawdę jest nam bardzo ciężko. Ja startuję w bardzo dobrej drużynie. Bardzo trudno dorównać z kroku Gregowi Hancockowi czy Scottowi Nicholsowi. Jest bardzo ciężko, trzeba jechać 4 okrążenia i nie ma zmiłuj się. Powiedz, czy to jest presja, która działa pozytywnie dla ciebie, że jedziesz w zespole naszpikowanym gwiazdami, czy wręcz przeciwnie? Dokładnie tak, bardzo mi to pomaga. Wiem, że mogę liczyć na kolegę z drużyny, który startuje w danym wyścigu. Jest to bardzo budujące w momencie, kiedy dorównuje mu się kroku. Dziękuję pięknie. Dziękuję. To rzeczywiście chyba, Zenon, komfortowa sytuacja, że nie jest się zawsze tym jednym jedynym, na którego najbardziej wszyscy liczą i no wtedy ciężar, zmniejsza presja, prawda? Rzeczywiście, bo ciężar rozkłada się na wszystkich zawodników. Na pewno jest wygodniej i łatwiej tym zawodnikom, bo wiedzą nawet przy nieudanym starcie, że kolega może podtrzymać wynik, także na pewno lżej się jedzie. No i byłoby tyle, co można powiedzieć o tej presji rozkładania się ciężaru walki na cały zespół. Proszę Państwa, 12 bieg przed nami i to wyścig, który się naprawdę hitowo zapowiada ze względu na obsadę. Tak dzisiaj ustawione pary, tak szczególnie tutaj postarał się zestawić pary trener, menadżer właściwie drużyny z Częstochowy Czesław Czernicki, aby być może zapewnić sobie tym pewną przewagę przed biegami nominowanymi, tak aby Sullivan z Grzegorzem Walaskiem w tym biegu jechali. Normalnie właściwie taką parę można zobaczyć tylko w rezerwie taktycznej, tak jak to miało miejsce w wyścigu numer 8. No ale tak się składa, że i bardzo silny duet w tym 12 wyścigu mają wrocławianie, bo tutaj z kolei Greg Hancock i Sebastian Ułamek. No lepszej rekomendacji nie trzeba. Świetna dyspozycja dzisiaj i Hancocka, i szczególnie Sebastiana Ułamka.
Przeciwko nim Ryan Sullivan i Grzegorz Walasek, który wierzył, że odrodzi się po zmianie motocykla. A więc zobaczmy, jak teraz potoczy się walka w 12 wyścigu kończącym serię biegów programowych. Poderwał maszynę Walasek i oczywiście od razu stracił A2 Wrocławian na czele. Zostaje teraz także na starcie Sullivan, który teraz dopiero próbuje wedrzeć się pomiędzy dwójkę wrocławskich zawodników. Ale będzie to w tym momencie już bardzo trudne. Dwójką starają się jechać duetem blisko siebie obaj wrocławianie. Hancock trzyma się krawężnika, Ułamek nieco szerzej i dopiero za ich plecami rozpędzający się po wyjściu z każdego wirażu Ryan Sullivan. Ale nie widać, aby to była jazda na tyle skuteczna, by Australijczyk mógł zbliżyć się do prowadzącej dwójki zawodników z Wrocławia. Nie liczy się w walce Grzegorz Walasek. Sullivan teraz spróbował innego manewru i to przyniosło lepszy efekt, bo jest tuż za plecami Hancocka. Jeszcze ostatnie okrążenie i myślę, że do końca ciekawa walka w tym wyścigu. Ułamek i Hancock. 3-4 metry za nimi Ryan Sullivan, który sposobi się do ostatniego ataku. Próbuje bliżej przy krawężniku, no ale nie starczy dystansu i chyba szybkości w motocyklu Australijczyka tym razem, aby wyprzedzić rywali. Zwycięstwo Grega Hancocka przed Sebastianem Ułamkiem. Trzecia pozycja Ryana Sullivana, na czwartym miejscu Grzegorz Walasek. No prawdziwe baty dzisiaj otrzymują od zespołu gości gospodarze. Nie są w stanie już w tej chwili, chyba także rozbici psychicznie troszeczkę tą znakomitą dyspozycją drużyny wrocławskiej gospodarze, nie są w stanie nic zdziałać. Oczywiście wynik tego biegu już przesądza o tym, że punkty meczowe zdobędą wrocławianie. Bardzo dobrze ze startu wychodzą wrocławianie. Widzimy to na przykładzie biegu 12, gdzie para wrocławska Greg Hancock i Sebastian Ułamek znakomicie ze startu już na wejściu w pierwszy łuk objęła prowadzenie w tym biegu i pomimo ataków, mądrych, przemyślanych ataków Sullivana, no nie dała sobie odebrać tego prowadzenia, no i wygrała bieg w stosunku 5-1. Tu jeszcze raz widzimy zdecydowane wyjście ze startu pary wrocławskiej, także przy tej klasie zawodników, którzy prowadzą w tym biegu, no trudno mówić, żeby popełnili jakiś, bo tylko gdyby popełnili jakiś błąd, Sullivan mógł liczyć, że zdobędzie punkty. Uważnie patrząc na siebie co chwilę jechali zawodnicy drużyny wrocławskiej. Ostatecznie pierwszy na mecie był Sebastian Ułamek. Hancock na drugim miejscu, trzeci Ryan Sullivan, na czwartym miejscu Grzegorz Walasek. To wyniki 12 wyścigu. Same dobre wspomnienia ma Jacek Krzyżaniak z Podjasnej Góry, bo 97 rok to jest tytuł mistrza Polski. Jak dzisiaj się jeździ, Jacku? 9 punktów to jest dobry wynik, a jak od kuchni to widzisz? Od kuchni? No rzeczywiście, to jak mówisz, jest to dobry wynik. Przegrałem 2 razy ze Sullivanem, czyli nie jest tak źle, aczkolwiek mógłbym troszeczkę powalczyć jeszcze z nim, no ale trudno, nie udało się, jest dobrze dysponowany. No, cieszę się, że po tak słabym ubiegłym sezonie powracam do poprzedniej formy. Czy to jest rzeczywiście rok Jacka Krzyżaniaka znowu, bo był taki moment w twojej karierze, kiedy wydawało się, że już Jacek będzie bliżej emerytury, a teraz widać, że słońce znowu wschodzi. Chyba tylko ten ubiegły rok był taki. Właściwie połowa tego ubiegłego sezonu. A teraz uważam, że będzie wszystko dobrze. Musi być dobrze. Zespół jest tak naszpikowany gwiazdami, że praktycznie jak jeden nawet tryb nie działa, to cała reszta machiny działa jak trzeba. Trudno cokolwiek dodać, zgadza się. Gdy jeden zawodnik jedzie troszeczkę gorzej, inny go zastępuje, jest jakby, powiedziałbym, spokojniej w naszym teamie, w naszej drużynie jest troszeczkę spokój. Są dobrzy zawodnicy i każdy może na każdego liczyć. To jest bardzo ważne. Dziękuję pięknie, Jacku. Wracamy do Częstochowy po krótkiej chwili przerwy. Jesteśmy na torze w Częstochowie, gdzie gospodarze przegrywają w meczu pierwszej kolejki z drużyną Atlasu Wrocław 26-46. To wynik po 12 biegach. Przed nami biegi nominowane i zaraz poznamy zestawienia obu zespołów na te wyścigi. Gospodarze są już gotowi ze składem na wyścigi nominowane. Pan Jan Drapak odpowiada za kondycję zawodników z Częstochowy. Jak wygląda skład zespołu częstochowskiego na biegi nominowane? A więc w 13 biegu w czerwonym kasku za Czerwińskiego pojedzie Malecha, w niebieskim kasku Artur Pietrzyk, następnie w 14 biegu w czerwonym kasku pojedzie Andersen,
W niebieskim kasku pojedzie Balasek. W 15 biegu w czerwonym kasku pojedzie Jędrzejak. W niebieskim kasku to skład drużyny gospodarzy. Chyba bez niespodzianek. Tu nie miał wielkiego pola manewru trener Czernicki. No na pewno nie miał za dużego pola manewru. Zresztą widać, że Rzesiu Walasek nie jest przypasowany, nie jest w wybitnej formie w dniu dzisiejszym, bo nawet z przysługującego prawa rezerwy taktycznej nie skorzystał. Poznaliśmy skład Częstochowian. Teraz pora na drużynę gości. Marek Cieślak zna Częstochowę jak własną kieszeń i dzisiaj świetnie się jeździ. Jak wygląda skład zespołu Atlasa na biegi nominowane? W biegu 13 pojedzie Robert Sawina z młodym Słaboniem. W 14 pojedzie Jacek Krzyżaniak ze Scottem Nicholsem. A w ostatnim biegu pojedzie Greg Hancock z Sebastianem Łamkiem. Jeszcze kolory kasku i byłoby cudownie. No to dobrze, od początku. Sawina w żółtym, Słaboń w białym w biegu 13. W biegu 14 Jacek Krzyżaniak w żółtym, Scott Nichols w białym. W biegu 15 Greg Hancock w żółtym, a Sebastian Łamek w białym. Dziękuję pięknie. No i Zenon, Robert Sawina w wyścigu 13. Przyznam, że ja nie pamiętam takiego ustawienia. To nie jest tylko wynik tego, że Robert Sawina, no dzisiaj dorobek praktycznie 7 punktów, w tym 2 bonusy jeszcze i zawodnik właściwie z punktów wynika, że musi jechać w wyścigu 13. Tak wyrównana, tak silna jest drużyna wrocławska. No właśnie to chciałem powiedzieć, że to świadczy o tym, że zespół Atlasu Wrocław jest bardzo wyrównany i bardzo silny, no bo Robert Sawina w dniu wczorajszym zajął 4. miejsce, a dzisiaj jedzie w biegu 13. Jeszcze raz na krótką chwilę w oczekiwaniu na biegi nominowane powróćmy do parku maszyn. Żużel to sport niebezpieczny, ale cały czas ma szerokie rzesze ludzi, którzy chcą w przyszłości zostać świetnymi zawodnikami. Wczoraj w Wawrowie na torze Bogusława Nowaka ta trójka młodzieńców uczestniczyła w zawodach. Co to były za zawody, bo dyplomy pięknie wyglądają. Co to było? Kto najlepiej mówi? Proszę bardzo. No to były zawody międzynarodowe, była silna obsada, 2 Niemców, 13 Duńczyków. No nie było łatwo. A ilu Polaków jechało? 8. Tylko wasza trójka? 8 z całej Polski. I te zawody były na jakim torze? To był normalny tor, czy też krótszy? To był tor 180 metrów. A, czyli prawie tak jak w Kalifornii. Dokładnie. Dokładnie. Czy to, że jeździcie na żużlu, to jest kwestia waszej pasji? Czy tata prowadził was na zawody wcześniej? Jak to było? No, powiedzmy, że tak. A jak było u ciebie? No, tak samo. A trzeci głos? Też. Jakie są wasze najbliższe plany? I wzorce, kto jest ideałem? Loram, Richardson, Golob, a może ktoś jeszcze inny? Greg Hancock. Golob. Loram. No proszę bardzo, czyli plejada młodzieńców. Czy to wasze pierwsze sukcesy są na torze, czy też już wcześniej coś było? No i ja już po raz czwarty jechałem w zawodach. No i nie było źle. Nie było źle. Dziękuję pięknie. UFO to jest przecudna. Prawie jak David Wilhelm wyglądasz tym, czyli powinieneś startować kiedyś w Supercrossie. Dziękuję ślicznie, panowie. Dziękuję. Przyjemnie słuchać, jak nasi biją obcokrajowców nie tylko na torach Ekstraligi, ale także już właśnie w tak młodym wieku ci chłopcy. Może wyrosną z nich żużlowe gwiazdy na miarę właśnie Tomasza Goloba, chociaż to zadziwiające, że nasz najlepszy żużlowiec miał tylko tutaj jednego sympatyka. No na pewno wzorują się zawodnicy na naszych gwiazdach polskich lig, no i trudno temu zaprzeczyć, bo każdy wybiera swoich ideałów. Oto dorobek punktowy zawodników w drużynach po rozegraniu 12 wyścigów. Ryan Sullivan najlepszy dzisiaj w częstochowskiej drużynie. Te 11 punktów to jego dorobek z 5 już startów. Tomasz Jędrzejak, do niego także nie można mieć pretensji. Pozostali zdecydowanie zawiedli z Grzegorzem Walaskiem na czele. Atlas Wrocław, Sebastian Ułamek i Greg Hancock. Najlepsi tutaj Sebastian Ułamek komplet. Widać, że zależy mu na tym, aby ten komplet punktów dzisiaj na torze w Częstochowie wywalczyć. Także świetna postawa Jacka Krzyżaniaka na swoim poziomie. Robert Sawina, właściwie trudno komukolwiek, cokolwiek zarzucić drużynie wrocławskiej. Może troszkę odstaje od kolegów Krzysztof Słaboń, ale tak się właśnie o wrocławskim zespole mówiło, że jeśli ma jakikolwiek słaby punkt, no to będą to tymi słabymi punktami ewentualnie w drużynie wrocławskiej młodzieżowcy w tym sezonie. Na razie jednak to nie spowodowało
problemów w drużynie, jeśli chodzi o wygranie meczu. 13 bieg, Robert Sawina w żółtym kasku i Krzysztof Słaboń w białym. Zmierzą się z Karolem Malechą w czerwonym kasku, który tutaj wystąpi w miejsce Zbigniewa Czerwińskiego, i z Arturem Pietrzykiem, który pojedzie w niebieskim kasku. Warto mimo wszystko powalczyć o niższą porażkę. Te słowa moglibyśmy skierować do żużlowców z Częstochowy. Będzie także mecz rewanżowy, poza tym małe punkty również mają swoje znaczenie, także przy kasie, jeśli chodzi o wypłatę po meczu. No na pewno duże pieniądze będą musieli włodarze Atlasu przygotować, bo zespół rzeczywiście zwycięży sporą ilością punktów, no i przy paru bonusach no to jednak będzie dość dużo tego. Ale Atlas dysponuje z jednym z największych budżetów w naszej lidze, więc to ich zmartwienie. A tutaj Robert Sawina znakomicie wystartował, a walczy z nim bardzo dzielnie Artur Pietrzyk. Problemy z motocyklem Karola Malechy, który już nie kontynuuje jazdy. Na trzeciej pozycji jest więc Krzysztof Słaboń, a zanosi się na ciekawą walkę o tą pierwszą lokatę, bo tutaj Sawina będzie musiał chyba do końca odpierać ataki Artura Pietrzyka, choć teraz wydaje się, że żużlowiec z Wrocławia już sytuację opanował na tyle, by spokojnie uciekać rywalowi. Próbuje jednak zbliżyć się Pietrzyk konsekwentnie, starając się jechać przy krawężniku. No widać, tak ocenił, że właśnie tamtędy najskuteczniej można jechać, szczególnie na pierwszym wirażu, bo ten drugi żużlowcy pokonują nieco inną techniką, mają troszeczkę inny tor jazdy tutaj na pierwszym wirażu po starcie, podobnie jak Pietrzyk, również Sawina. No ale to oczywiście oznacza, skoro obaj jadą podobnym torem jazdy, że nic się nie może zmienić, jeśli chodzi o prowadzenie i zwycięstwo w tym wyścigu, bo pierwszy linię mety przekroczył Robert Sawina, na drugiej pozycji Artur Pietrzyk, który tym samym zanotował swój najlepszy występ w dzisiejszym spotkaniu. Na trzecim miejscu Krzysztof Słaboń, a wyścigu z powodu defektu motocykla nie ukończył Karol Malecha. Rezultat Państwo widzą, 50 do 28 po 13 wyścigach prowadzą wrocławianie. No trudno było spodziewać się innego wyniku w tym biegu, chociaż no, uważam, że na pewno Pietrzyk, który zna ten tor doskonale, mógł się pokusić o walkę z Robertem Sawiną. Jednak no, Robert jest znakomicie przygotowany. Jest to zawodnik, który bardzo dobrze wychodzi spod taśmy startowej i w tym biegu pokazał wszystko, co może zrobić na starcie. Odjechał Pietrzykowi, no i po prostu później kontrolował cały bieg, także no, był to pojedynek praktycznie Pietrzyka z cieniem, bo Robert pojechał do przodu. W trudnej sytuacji jesteś dzisiaj ze mną, komentując dla naszych sympatyków żużla te powtórki, bo właściwie to mało się dzieje dzisiaj na torze w Częstochowie. Nie ma takich zaciętych pojedynków. Ten mecz trochę szybko nam się rozstrzygnął. No, większość biegów rozstrzyga się już na starcie, na pierwszym łuku. Także no, trudno jest komentować bieg, w którym się praktycznie nic nie dzieje. Zawodnicy wrocławscy dysponują bardzo dobrymi startami, uciekają praktycznie rywalom ze startu i nie ma po prostu czego komentować. Robert Sawina przed Arturem Pietrzykiem, Krzysztofem Słaboniem i Karolem Malechą. To wyniki pierwszego z biegów nominowanych. Zespół wrocławski ma tyle gwiazd, że aż jedna oczekuje na start, by mistrz świata juniorów z roku 98, Robert Dados, wiele było kontrowersji na temat jego przejścia. Robert, kiedy możemy cię użyć na torze? No sam nie wiem, naprawdę nie wiem kiedy. Po prostu wszyscy w drużynie u nas jadą bardzo dobrze i naprawdę jest się ciężko załapać do składu, ale myślę, że w końcu się załapię do składu. Niebawem się pojawię na torze. Czy kwestie kontraktowe już są wszystkie wyjaśnione, już zasypiasz spokojnie każdej nocy, czy jeszcze jest jakaś nerwówka? Nie, to już jest sprawa zamknięta. Uważam, że ja jestem zadowolony i mój były klub też. No to życzę ci tylko samych kompletów, trójek, jak to się mówi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Są już na torze zawodnicy, których zobaczymy w walce w 14 wyścigu.
Jacek Krzyżaniak na Państwa ekranie. Jego partnerem będzie w białym kasku Scott Nichols, a rywalami Brian Andersen w czerwonym kasku i Grzegorz Walasek, którego oglądamy w niebieskim kasku. W tym biegu pojedzie zawodnik Racona Częstochowa, choć teraz widać, że chyba ma jakieś problemy z motocyklem. Półtorej minuty jeszcze według tego, co wyświetlił Wojciech Grodzki, pozostało zawodnikowi na doprowadzenie motocykla do stanu, który umożliwiłby mu start w tym wyścigu. 3 punkty tylko na koncie Grzegorza Walaska. W ubiegłym sezonie miał jeden taki bardzo, bardzo słaby. Tutaj na tym torze przeciwko Apatorowi Toru, gdzie w 5 startach też zdobył 3 punkty, ale no, można było liczyć na więcej. Trener Czesław Czernicki mówił, kiedy w zimie z kamerą odwiedziliśmy przygotowujący się do sezonu żużlowców Racona Częstochowa, że stawia na Walaska, na swojego notabene wychowanka jeszcze z Zielonej Góry, że to jest właściwie warunek powodzenia jego zespołu w tym sezonie, taki krajowy lider, też młody zawodnik, bo przecież Walasek ma dopiero 25 lat, który będzie swoją postawą w stanie pociągnąć tych innych młodych zawodników do walki, często może z bardziej utytułowanymi czy doświadczonymi żużlowcami. No ale na razie w tym pierwszym meczu tak jakby nie udźwignął tej presji Grzegorz Walasek. No na pewno liga jest co innego, bo w ubiegłym roku widzieliśmy, jak Grzesiu Walasek w meczu w półfinale drużyny Ogniszy Świata znakomicie na tym torze się spisywał w reprezentacji Polski. No dzisiaj jednak nie jest to ten sam zawodnik, który był w roku ubiegłym. No ciekawe, jaka jest przyczyna tej słabszej dyspozycji Grzegorza Walaska. Pytanie, czy właśnie nie leży ona jednak troszeczkę w sferze psychologicznej. Sporo oczekiwano od tego zawodnika, on jak na razie no, widać nie może tego ciężaru unieść. Może w kolejnych meczach, i miejmy nadzieję, że tak będzie, Grzegorz Walasek rozkręci się i pokaże to, na co naprawdę go stać. A może już w tym biegu. Dobrze, teraz Brian Andersen, nieźle także Walasek, ale wyrzucony na zewnętrzną część toru przez Scotta Nicholsa. Na czele jednak Brian Andersen, drugi Jacek Krzyżaniak, trzeci Nichols, czwarty Grzegorz Walasek. No wreszcie, więc może Duńczyk pokaże, że potrafi jeździć na żużlu, że będzie to może dla niego lepszy sezon niż ten poprzedni. Brian Andersen teraz jest wystarczająco szybki, aby uciekać rywalom. Może troszkę za szeroko przejechał ten wiraż, co pozwoliło zbliżyć się Jackowi Krzyżaniakowi. Próbuje także atakować jadącego na trzeciej pozycji Scotta Nicholsa Grzegorz Walasek. A więc w tym biegu troszkę więcej emocji, bo jeszcze mogą tutaj nastąpić inne rozstrzygnięcia od tego, co widzimy w tej chwili na torze. W dalszym ciągu Brian Andersen przed Jackiem Krzyżaniakiem, Scottem Nicholsem i Grzegorzem Walaskiem. To już jednak końcówka wyścigu. Jeszcze będziemy mieli jeden atak Walaska z czwartej pozycji. Szeroko próbuje Grzegorz Walasek, ale kontrolował sytuację do końca Scott Nichols. Zwycięstwo Briana Andersena. Można powiedzieć, że w przeciwieństwie do swoich kolegów z zespołów, Brian Andersen poprawiał się niemal z wyścigu na wyścig. Myślę, że to jest ta iskierka optymizmu w drużynie częstochowskiej po tym dzisiaj laniu, jakie sprawili częstochowianom wrocławianie. Na pewno w tym biegu zadysponował bardzo dobrym startem i odjeżdżając ze startu pokazał, że stać go na dobrą jazdę, no bo przy tej parze zawodników wrocławskich, no przed biegiem, powiem osobiście, nie przypuszczałem, że tak łatwo objedzie Jacka i Scotta Nicholsa, jednak pojechał bardzo dobrze i dowiózł 3 punkty do mety. No zaraz po raz kolejny Grzesiu Walasek, może to rzeczywiście problemy sprzętowe podniosło go troszeczkę ze startu, no później już nie udało mu się załapać, rywale znakomici. No właśnie ze mną te starty Grzegorza Walaska, nie widziałem dzisiaj jego startu innego niż takie wysokie podniesione przednie koła motocykla, a przecież na tym się nie zyskuje. Na pewno się nie zyskuje, na pewno się traci. No widać jeszcze może nie to co powiedziałem, może nie dopasował jeszcze sprzętu w tym sezonie, może mało jazdy. No, w każdym razie miejmy nadzieję, że ten zawodnik dopasuje sprzęt, rozjeździ się i będzie no, tym liderem tego zespołu, na który praktycznie został mianowany po odejściu Drabika i po odejściu Staszewskiego. Brian Andersen przed Jackiem Krzyżaniakiem, Scottem Nicholsem i Grzegorzem Walaskiem to wyniki przedostatniego w dniu dzisiejszym wyścigu.
Brian Andersen idzie w górę, tak możemy powiedzieć, bo zaczął dzisiaj Duńczyk od zera w pierwszym wyścigu, potem był jeden punkt, potem jeden punkt z bonusem, dwa i wreszcie zwycięstwo. Zresztą widać było ten taki gest Briana Andersena, skądinąd przesympatycznego zawodnika po zakończeniu tego wyścigu. Może to oznacza, że on wraz z Ryanem Sullivanem, którego za chwilę zobaczymy, będą w stanie w zastępstwie Grzegorza Walaska podnieść morale w częstochowskiej drużynie, jakoś natchnąć kolegów wolą walki. No i też tutaj nadzieja, ci młodzi zawodnicy zawsze mają zwykle największe problemy, aby wjeździć się w sezon, tak jak to mówią żużlowcy, więc kilka meczów, może jeszcze jakiś sparring w trakcie tygodnia, to wszystko może drużynie częstochowskiej pomóc. No tak mówimy, bo ten obraz tego zespołu w dzisiejszym spotkaniu no nie jest najbardziej optymistyczny. No ale ja wierzę w to, że na tle innych zespołów Ekstraligi będzie się prezentował zupełnie inaczej, bo na dzień dzisiejszy zespół wrocławski to jest bardzo mocny zespół. No i tak jak wcześniej mówiliśmy, że typowaliśmy ten zespół do pierwszej czwórki. Proszę Państwa, ostatni wyścig kończący ten mecz, bieg 15. Sebastian Ułamek w żółtym kasku, Greg Hancock w białym. To dwójka z Wrocławia, która będzie walczyć w tym wyścigu z Tomaszem Jędrzejakiem w czerwonym kasku i Ryanem Sullivanem w niebieskim. Jędrzejak na pierwszym polu startowym, Sullivan na trzecim, Greg Hancock na drugim polu i spod siatki Sebastian Ułamek. Ciekawe, czy Ułamek zdobędzie dzisiaj w Częstochowie komplet. Bardzo mu na tym na pewno zależy. Świetny start Sebastiana Ułamka, dobry także Grega Hancocka. On zablokował akcję Jędrzejaka przy krawężniku. Świetna taktyka wrocławian na rozegranie pierwszego wirażu zaowocowała podwójnym prowadzeniem. Sebastian Ułamek przed Gregiem Hancockiem. Teraz dopiero na trzecią pozycję przesunął się Ryan Sullivan. Czwarty jest Tomasz Jędrzejak. No i myślę, że tutaj to trzecie miejsce Sullivana, czwarte Jędrzejaka doskonale puentuje to, co dzisiaj działo się na częstochowskim torze przez większość tego spotkania. Sebastian Ułamek jedzie po komplet punktów na torze w Częstochowie. Niezbyt miło tutaj przyjęty, ale właśnie to może spowodowało, że jeszcze bardziej zależało mu na tym, aby uciszyć gwizdżących kibiców właśnie tak znakomitym występem, jaki mu dzisiaj wyszedł. Sebastian Ułamek przed Gregiem Hancockiem i Ryanem Sullivanem nic się nie zmienia. Asekurowany wręcz jeszcze przez Grega Hancocka Ułamek teraz Amerykanin dołączy do niego, tak aby pięknie parą wjechać na metę w ostatnim wyścigu. O pół motocykla był szybciej na mecie Sebastian Ułamek. Drugi Greg Hancock, on oczywiście zdobywa punkt bonusowy, więc przy wypłacie w kasie nie ma to praktycznie znaczenia, czy się jest przed, czy za partnerem z drużyny. Trzecie miejsce Ryana Sullivana, czwarty Tomasz Jędrzejak. No i na koniec, podobnie jak na początku meczu w pierwszym wyścigu, podwójnie zwyciężają wrocławianie, a to już końcowy wynik spotkania 58-32, a więc wszystkie dzisiejsze mecze rozstrzygnięte w podobnym stosunku, bo gwoli uzupełnienia podam końcowy wynik meczu z Torunia. Apator pokonał Pergo 57-33. Bardzo dobry, że ze startu wyszli wrocławianie. No i w tej chwili należy tylko się zastanawiać, czy wrocławianie są tak bardzo mocni, czy po prostu Częstochowa jest taka słaba. No bo naprawdę wynik, gdzie drużyna gospodarzy przegrywa w tak wyraźny sposób, to naprawdę należy się zastanowić, co jest z chłopakami. No, może sprzętowo jeszcze niedopasowani, ale no, najbliższe mecze powinny pokazać, czy Wrocław naprawdę jest taki silny. Wyniki 15 wyścigu. Sebastian Ułamek przed Gregiem Hancockiem, Ryanem Sullivanem i Tomaszem Jędrzejakiem. A na twoje pytanie myślę, że nikt nie odpowie lepiej od trenera drużyny wrocławskiej. Marek Cieślak, świetna, zadowolona mina, panie Marku, i Częstochowa to jest szczęśliwa gleba dla pana. Czy dzisiaj zespół pojechał tak, jak pan tego sobie życzył? Oczywiście, pojechali wszyscy na piątkę z plusem. I czy dalej będzie wariant Nichols, Hancock, bo forma obcokrajowców znakomita? Czy niekoniecznie, zobaczymy. Mamy przecież Roberta Dadosa i najbliższe starty Roberta pokażą, czy któryś z kolegów, myślę,
o Nikolsie, czy zobaczymy, czy Robert nie będzie jeździł jakieś mecze. Musi jeździć jakieś mecze, zobaczymy, które, prawda? Czy obawiał się trener tego meczu dzisiaj w Częstochowie, czy też nie? No, specjalnie się nie obawiałem. No, ale zawsze... A kibice pomogli? Chyba tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Wracamy do Częstochowy jeszcze na chwilę po krótkiej przerwie. Proszę Państwa, zakończyło się spotkanie inauguracyjnej kolejki Ekstraligi Żużlowej 2001 na torze w Częstochowie. Gospodarze przegrali wysoko z drużyną z Wrocławia Atlasem 32-58. Zenon, zabrakło nam chyba trochę emocji w tym meczu. Liczyliśmy na więcej. Liczyliśmy na pewno na wiele emocji. No, jak sam wynik wskazuje, mecz był bez emocji, poza dwoma może biegami, w których Ryan Sullivan starał się ciągnąć drużynę gospodarzy. Jednak i później z niego powietrze zeszło i nie był ten sam zawodnik, na który powinien punktować. Czy sądzisz, że na taką, a nie inną jazdę drużyny z Częstochowy mogła mieć wpływ ta nie najlepsza pogoda, jaka była w ostatnich dniach, co uniemożliwiło rozegranie wielu spotkań sparingowych? No na pewno spotkania sparingowe miałyby jakiś przegląd dla trenera, jednak zawodnicy całą zimę pracowali nad tym, żeby forma była w odpowiednim momencie przygotowana. Wczoraj na kryterium łasów widzieliśmy, że zawodnicy jechali wszyscy poprawnie. No niektórym zawodnikom brakowało, to od razu widać to na torze. Proszę Państwa, jeszcze na koniec chcieliśmy przeanalizować jeden z wyścigów. Będzie to konkretnie bieg 15. Analizą biegu 15 zajmie się Sebastian Łamek. Dzisiaj Sebastian w roli gwiazdy toru i teraz gwiazda mikrofonu. No dziękuję bardzo, mi miło, że za swój występ, szczególnie moim sponsorom, za ten występ, bo dzięki nim dysponuję dobrym sprzętem. Jak było widać w tym biegu, właśnie wystartowałem z czwartego pola najbardziej odległego od krawężnika, ale niestety zamkłem stawkę, mówiąc to naszym językiem, i chwycąc się tam szerokiej, troszeczkę bardziej przyczepnej nawierzchni, uciekłem po prostu do przodu, ale oglądając się zaraz wyjście, widziałem, że Greg Hancock jest też tuż obok mnie i jedziemy na 5-1 i tak chciałem właśnie to prowadzić do końca właśnie, tak jak widzimy. Greg to jest wymarzony jeździec do pary, bo on wie, jak nie przeszkadzać na torze, prawda? Tak, właśnie to jest naprawdę, rozmawialiśmy dużo przed biegiem i bieg wcześniej, w sumie mieliśmy pierwszy raz jako w jednej drużynie startując i jeździć parą, pierwszy raz traktując siebie jako parowych zawodników. I naprawdę po pierwszym biegu, nie rozmawiając przed pierwszym biegu, tak żeby mi się fajnie rozumieli i że naprawdę byłem pełen podziwu i po zjechaniu, żeby sobie jeszcze wymieniali wrażenia. I przed biegiem 15 to już było taktycznie ustawione. I czułem, że Greg też jest obok mnie i jedziemy razem do przodu. Jak to widać, cały czas kontrolujemy siebie nawzajem. Najbardziej Greg, szczerze mówiąc, bo ładnie zamyka do płotu. Także jakby ktoś nawet próbował atak za mnie, to nie ma szans. Greg go już hamuje wcześniej, a on wróci na swoją pozycję, tak jak widzimy, znowu wraca do krawężnika i znowu dojeżdża do mnie. Jest to naprawdę super gość pod względem jazdy parowej i umie to ładnie rozgrywać. Nieraz mieliśmy okazję obserwować Grega z Billiem Hamillem, tą ich jazdę. No więc może być polski teraz Team Excites Ułamek Hancock, kto to na to? Myślę, że tak, to jest najważniejsze. Najważniejsze też mówię, to jest dzięki moim sponsorom w firmie Top Fruit z Gdańska, która jest ze mną, pomimo że ja jestem we Wrocławiu, a tak daleko mam do Gdańska, ale firma Top Fruit jest ze mną, pan Wojtek Drawik cały czas mi pomaga i to dzięki niemu, tak jak mówię, mogę jeździć do przodu i dzięki innym sponsorom, wszystkim z moim sponsorom do właśnie. Dziękuję pięknie. Proszę Państwa, Atlas po efektownym zwycięstwie pierwszym liderem żużlowej Ekstraklasy. Zenon, to znaczy, że złoto pojedzie do Wrocławia? No jest za wcześnie, jeszcze w tej chwili mówić, tak jak mówiliśmy wcześniej, że rzeczywiście jest to wyrównany zespół, no ale na ostateczne wyniki trzeba jeszcze trochę poczekać. Przekonamy się, jak spiczą się żużlowcy Atlasu w następnych meczach. My zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie w świąteczny, wielkanocny poniedziałek, mecz Apatora, Toruń i Racona Częstochowa. Do zobaczenia.